There are so many things to share. Poland, come and find your story. Trzecia, a zarazem przedostatnia seria spotkań drugiej rundy Mistrzostw Świata 2014 rozgrywanych w Polsce. Witamy Państwa z wypełnionej po brzegi Atlas Areny w Łodzi. Wojciech Krzyzga. Tomasz Swędrowski. Przed nami mecz Polska-Iran. Mecz, który, jeśli polska reprezentacja wygra za 3 punkty, da nam awans do czołowej szóstki Mistrzostw Świata 2014. Jeśli wygramy za 2 punkty, o ten awans będziemy musieli walczyć jeszcze jutro z Francuzami. Jeśli zdobędziemy punkt, sytuacja będzie trudna, ale nie beznadziejna. Natomiast jeśli zostaniemy bez punktu po tym spotkaniu, to nasze szanse na awans będą już tylko iluzoryczne. Proszę bardzo, tabela grupy E, tej grupy, która powstała po połączeniu grup A i D. Francja dzisiaj wygrywa z Serbią i ma prawie pewny awans, 16 punktów. Polska na drugim miejscu z 12, Iran 11, Stany Zjednoczone 10, Serbia 9. Serbia dzisiaj przekreśliła sobie szansę awansu do czołowej szóstki. Argentyna, Włochy, Australia, te drużyny już wcześniej w tej rozgrywce się nie liczyły. Niezwykle trudne spotkanie dzisiaj w hali w Atlas Arenie. Znamy doskonale zespół Iranu. Jeszcze 5 lat temu, może więcej, może 10 lat temu powiedzielibyśmy, że Iran jest drużyną słabą, że tej drużyny nie trzeba się obawiać. Dzisiaj tej drużyny obawia się każdy zespół na świecie. To jest drużyna, która w tym roku awansowała do ścisłej czwórki Ligi Światowej. My dwukrotnie przegraliśmy z Iranem. Oni wygrywali także z innymi wielkimi na świecie, ale też 2 razy wygraliśmy. Był też memoriał Huberta Wagnera, na którym też wygraliśmy w 2012 roku, tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi. Tak czy inaczej, Wojtek, to jest niezwykle trudne, niezwykle ważne spotkanie na tych mistrzostwach. Tak, żeby dojść do twojej wiedzy, aktualną sytuację. Poszczególni zawodnicy irańskiego zespołu na swoich pozycjach bardzo wysoko w klasyfikacjach tych czysto statystycznych, ale one też oddają ich jakość i wartość sportową. I tego nie możemy podważyć. Natomiast spójrzmy w tabelę. My mamy punktów 12, oni mają 11. Mamy tyle samo zwycięstw, co i porażek. Naprawdę na dziś jesteśmy w tym turnieju na równo. Będzie decydował ten dzień. Zgadzam się z naszymi kolegami ze studia. Może decydować naprawdę jedna obrona na pojedynczym bloku. Może jedno dotknięcie siatki, może jedno depnięcie linii. No. To naprawdę trzeba zwrócić uwaga na wiele nazwisk. Jednym tchem już je wymieniamy. Marouf, Gaemi, Sayed, Golami, Gafur, Mirza Janpur, czy też paru innych zawodników. To są naprawdę bardzo dobrzy siatkarze, świetnie wyszkoleni technicznie. To się też znikąd nie wzięło w tym zespole. Pamiętajmy, oni zatrudniają najlepszych trenerów. Julio Velasco w zasadzie stworzył potęgę, a kontynuuje pracę właśnie ten pan Slobodan Kovac, który kończy dzisiaj 47 lat. Gracz jeszcze dawnej reprezentacji Jugosławii, z tą reprezentacją zdobywał najwyższe trofea. Reprezentacja Polski na dziś: Nowakowski, Winiarski, Konarski, Zagumny, Kłos, Wlazły, Drzyzga, Kubiak, Zatorski, Możdżonek, Mika i Buszek. Trenerzy oczywiście Stefan Antiga, nieco chory, rozchorował nam się trener. Jakaś drobna grypa. Zapalenie gardła pewnie. Właśnie. I jego asystent Philippe Blain. Czekamy na to spotkanie z lekkim niepokojem na pewno. Wygraliśmy ostatni mecz po wielkich męczarniach, ale wygraliśmy z reprezentacją Włoch. Z reprezentacją Włoch, która już w zasadzie w tym turnieju się nie liczyła, co było niespodzianką. A nas trochę paraliżowały nerwy, nie wiedzieć czemu. Ostatecznie wygrana, to jest bardzo ważne. Dziś na te nerwy sobie tutaj nasi zawodnicy nie mogą pozwolić. Będzie jedna zmiana w składzie, ale to za chwilę, to po hymnach narodowych.
Szanowni Państwo, wszystkie biało-czerwone kartoniki wędrują nad nasze głowy. I teraz uwaga, uwaga, chwila szczególna. Wszyscy razem z całych sił a cappella. Najpiękniej, jak tylko się uda, śpiewamy Mazurka Dąbrowskiego. To już stało się normą. Mazurek Dąbrowskiego odśpiewany a cappella, ale ilekroć on jest śpiewany w polskich halach, robi takie samo wielkie wrażenie. I oby zrobił wrażenie dziś na naszych zawodnikach. Oby tutaj zaczęli walczyć od początku, bo zespół Iranu przecież też walczy o awans i o ciągle tą lepszą pozycję w światowym rankingu. Sędziowie dzisiejszego meczu, jako pierwszy sędzia z Meksyku, Luis Macias. Sędzią drugim, chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych arbitrów na świecie, niedługo kończący karierę, Holender Frans Loderus. I bardzo cieszymy się z tego, że Frans Loderus jest dzisiaj drugim sędzią, ponieważ będzie sprawnie obsługiwał na pewno wideoweryfikację, która tutaj no, u niektórych panów, szczególnie z tych krajów, w których siatkówka nie jest popularna, no, wzbudza emocje, a przede wszystkim jest tematem nieznanym. Oby sędziowie dzisiaj nie byli na pierwszym planie. Patrzymy na wybiegający zespół Iranu. Żadnych zaskoczeń tutaj nie będzie. To jest w zasadzie żelazna słówka. Szóstka, mózg zespołu rozgrywający z czwórką Marów. Jest z szóstką Sayed, jest z dziewiątką Golami. Piątką GM. Tak, piątką GM i dziewiątka to właśnie Golami dziesiątka, atakujący Gafur, który zastąpił Mahmoudiego kontuzjowanego podczas Ligi Światowej, kiedy graliśmy z Irańczykami w Teheranie. Dwunastka Mirza Jampur i na libero znakomity Farhat Zarif, który ma zaledwie 165 cm wzrostu, ale gra naprawdę w obronie znakomicie. Reprezentacja Polski dzisiaj w następującym zestawieniu. Piotr Nowakowski na środku, na przyjęciu kapitan polskiej drużyny Michał Winiarski. Rozegranie to Paweł Zagumny. Drugi środek to jest Karol Kłos, w ataku Mariusz Wlazły. Na przyjęciu właśnie ta zmiana. Michał Kubiak, który zastąpił Mateusza Mikę, i na libero Paweł Zatorski. Żadnych zaskoczeń, tych drobnych korekt w naszym składzie mogliśmy się spodziewać. Michał Kubiak wrócił do formy. Myślę, że jest gotowy do naprawdę dobrej, szybkiej gry. Blok drużyny Iranu jest blokiem skutecznym, wysokim. I myślę, że ta szybkość Michała Kubiaka może mieć tu znaczenie. Ja trzymam kciuki za Mateusza Mikę. Ja myślę, że on w tym meczu też się jeszcze może nam przydać, w tym turnieju. Nie przekreślajmy jego naprawdę dobrej gry w tym turnieju po jednym, mniej udanym pojedynku, ale decyzje trenerskie jak najbardziej rozumiem. Sprawdzają sędziowie ustawienia, no i za moment przystępujemy do tego spotkania, które jest tak ważne dla naszej drużyny, ale i dla Irańczyków także. Oni mają jutro mecz z reprezentacją Serbii. My mamy mecz jutro z reprezentacją Francji. Ale na razie koncentrujemy się na tym dzisiejszym spotkaniu. Piotr Nowakowski. Przyjmują Irańczycy. Już krótka na początku. No i już jest 1-0. Tak, bardzo dobre przyjęcie. W ogóle nie było problemu z przyjęciem, po dokładnym przyjęciu to zagranie. Karol Kłos jednak ciut czekał, nie zerwał się do wyskoku w ciemno. Mamy dobrego przyjęcia, ale jest w ataku Michał Winiarski. No tam chyba autową piłkę wybrali Irańczycy. Mariusz Wlazły atakuje daleko w boisko.
Protestują Irańczycy, chcą chyba sprawdzić, ale nie. Nie, trener to było tak szybko, że nie zdążyli odwrócić głów. 1-1. Spokojne, dobre rozegranie Pawła Zagumnego, bez problemu zakończony atak. Mariusz Wlazły. Dobra gra w ataku Mariusza Wlazłego. Gdyby dołożył dzisiaj jeszcze do ataku zagrywkę, no to byłoby idealnie. No zobaczymy, czy narzuci sobie jakiś kierunek, czy wybierze wygodny kierunek dla niego, może po przekątne. Jest, a serwisowy rozpoczyna znakomicie. 117 km na godzinę, o to właśnie nam chodziło. Zaskoczony jestem tym, nie że trafił i że 117, bo on może i więcej, ale kierunek po prostu od samego początku to spore wyzwanie, spójrzmy. A jeszcze była zmiana w ostatniej chwili tego kierunku. I ponownie nasz atakujący. Jeszcze raz mocno nad siebie to przyjęcie Mirza Janpura. Czy to był atak po bloku? Tak. Chyba niżej. Nie trzeba skakać tak wysoko do takiej piłki. Zdecydowanie niższy, głębszy blok. Ale gdy Irańczyk ma tak daleko piłkę od siatki, można troszeczkę obniżyć jego zasięg. Farhad Gaemi, 197 cm. Leworęczny, out, nie trafia w boisko, ale groźna zagrywka. Pamiętajmy, że pod presją wyniku oni też będą mieć swoje problemy z presją, z odpornością. To jest zespół twardy, dumny, ale jak sami sobie stworzą jakiś problem wewnętrzny, to mają, też potrafią sobie naprawdę mocnymi słowami popsuć atmosferę. Michał Winiarski. Doskonała. No, tutaj nękamy ich dość mocną zagrywką. Kiwko! To nie miało prawa paść. No, za dużo nas tam chyba było w tej obronie. Chyba niepotrzebnie. No tak, zdublowaliśmy strefę obrony. Michał Kubiak był, jakby poświęcił się w tej akcji za krycie obrony za blokiem. No cóż, na razie zaczęliśmy naprawdę z twardą, mocną zagrywką. Bardzo dobre przyjęcie Michała Winiarskiego. Kubiak, kiwka w jego stylu. Wstrzymuje rękę w ostatniej chwili. Zaskoczony Sayed i Gafur. Prowadzimy 4-3 z reprezentacją Iranu. Tak, Gafur i Sayed skoczyli każdy sobie. Może wystawa Pawła nie była hiperprecyzyjna, ale na pewno Sayed to był w locie koszącym bocznym. Karol Kłos. No i dobry flot. Dobry flot jest potrzebny od naszych dwóch środkowych. Ten flot jest, ale mają niezłe przyjęcie Irańczycy. Boisko. No, wchodzi ta piłka, to wcale nie mocne uderzenie Mirza Janpura. To prawda, nie mocne, ale jednak przez tą strefę, za którą odpowiada, powinien ją zabezpieczyć blok. Teraz widzimy, dlaczego tak się stało. Piłka przeszła między dłońmi Pawła Zagumnego. Z numerem 10 Amir Gafur. 22 centymetry, bardzo szybka ręka, przyjmujemy tę mocną zagrywkę na lewym ataku, Kubiak. No tutaj miało być mocniejsze, chyba trochę nabicie na blok, Irańczycy. Jeśli zafunkcjonuje tutaj nasz blok parę razy, to wtedy też zespół z Iranu już taki groźny nie jest, ale na razie jeszcze tego punktowego bloku nie mamy. Nie, no w tej akcji znowu, Tomek, nie chodzi o to, co wszystko powiedziałeś, to było coś dalej. Paweł Nowakowski asekurował piłkę po naszej stronie po mądrym nabiciu na blok i oddał piłkę na stronę przeciwnika. Tak, no patrzmy dalej, out. Na całe szczęście. Będą cisnąć, będą oba zespoły, widać, że wyszły absolutnie z nastawieniem rozbijania pierwszych akcji. Zdają doskonale. Mniej więcej gramy w podobnym tempie. I nasz zespół potrafi grać kombinacyjnie i oni, jedni i drudzy te same cele. Paweł Zagumny. Dobrze, dobrze, taka szarpnięta. I kiwka, tutaj nie daliśmy się nabrać na tę sztuczkę, ale nie, no właśnie. Brawo, brawo! Nowakowski. Może teraz spróbujemy ustawić blok Marrów do krótkiej. No i tutaj Sayed znów skuteczny. Trochę nerwowo tutaj gramy w tej przy drugim kontakcie jesteśmy właśnie lekko zdenerwowani. Tutaj, tu piękna obrona. Wyżej, wyżej. Taką piłkę byle gdzie, ale wyżej. 6-5 dla reprezentacji Iranu.
Vashtaba Mirzayanpur. Bardzo daleko wyrzucił piłkę Kubiak, świetnie przejął, możemy zagrać środkiem, Nowakowski jest tam, Zaryf w obronie. Nie ma obrony, będzie, dobrze, grajmy dalej, dokończmy akcję, może ją wygramy swobodnie. Mariusz Wlazły przełamuje blok, teraz już było boisko, jest 6-6. Nie ma co tracić energii, piłka była pierwsza już nieobroniona prawidłowo przez Irańczyków, a właśnie ta, pan sędzia, no znowu zdaje z kraju, że tak powiem, siatkarsko średnio kwalifikowany. Chociaż Meksyk był na Mistrzostwach Świata. Ale to było tak dawno, że pamiętają nieliczni rodacy. Na tych był. Na tych był, ale... Dobrze, gramy. Dalej. Nie zaskoczyła ta zagrywka, ale teraz jeszcze... No musimy te piłki nie bronić, to są dość to wysokie wpaść. Kiwki. Zwłaszcza, że to jest też kiwka, widać, ratunkowa. Nie do końca Irańczyk chciałby taką piłkę kiwać, ale musiał. I szkoda, że nasi zawodnicy tego nie wyczuli. Spójrzmy. On kiwa lewą ręką. Wprawdzie to jest zawodnik leworęczny, ale nie widziałem, żeby on się zabierał do ataku. Sejet. Dobre przyjęcie Pawła Zatorskiego. Krótka, nie kończy Nowakowski. Będzie kontra. Jest blok pierwszy punktowy. Tam zatrzymany. Gaemi, a więc mamy remis 7-7. Blok to jest bardzo istotna sprawa w dzisiejszym meczu. Właśnie przeciwko takim zawodnikom. Tak, bo to bardzo żywiołowy taki, grający bardzo agresywnie zawodnik. No ale my obronę. My naprawdę 2-3 piłki mieliśmy w pobliżu swoich obrony. I podbić tylko te piłki. Dobra. Nowakowski, dobry flot. Lewy atak, jeszcze tam trzymamy po raz kolejny Gaemiego. I teraz Michał Winiarski, jednak out. Nie schodzi. Będziemy sprawdzać przejście. Przejście linii środkowej. Będą chcieli sprawdzić nasi zawodnicy. Dlaczego? Ale nie ma żadnych 5 sekund, panie sędzio z Meksyku. Jest niezwłocznie. Nie ma określenia 5 sekund, oczywiście. Tak, ale... Oczywiście, że nie ma 5 sekund. Tutaj wiemy to od dawna. Kiedyś było 8 sekund, potem było niezwłocznie. Trudno. Iran prowadzi 8-7, jest pierwsza przerwa techniczna, ale to jest już znowu uwaga do sędziego. No to jest, Tomek, nieważne, znaczy przepis jest bardzo ważny, ale skoro jest niestosowany, to nasi trenerzy muszą brać challenge szybciej, tak? Lepiej się dostosować do widzimisię tego pana, niż padać jakby ofiarą jego nieudolności i niewiedzy. Możemy tutaj odskoczyć od Irańczyków na choćby 2 punkty. Na razie oni na prowadzeniu. I oni część akcji zagrali trudnych. Wyszli z tych akcji kiwkami. Tak jak powiedziałem, na razie różnicę zrobiło brak obrony, ale to jest żadna różnica. Spokojnie, przy ich zagrywce będziemy punktować. Barów. Bardzo dobre przyjęcie Michała Winiarskiego. Tak no jest. Teraz jest krótka, bardzo pewna, szybka. W wykonaniu Karola Kłosa, 8-8, tylko taką grą. Przytrzymajmy przyjęcie i myślę, że jesteśmy wtedy absolutnie na dobrej ścieżce takiej gry, która pokona, też rozbije obronę Iranu. A z przyjęciem na razie nie jest źle. Nie jest źle i bardzo na razie się cieszę z tego poziomu wejścia na zagrywkę. To jest dobry sygnał. Mariusz Wlazły. I przeszła ta piłka na drugą stronę. Jest punkt bezpośrednio po zagrywce naszego atakującego. To nam znów daje prowadzenie. No zobaczymy, czy ta taktyka, którą troszeczkę odsłaniał Andrzej Wrona, że jeśli nasz rozgrywający jest przy siatce, będą grali krótkie przesunięte dalej od siebie. To może być pewien sygnał. Ja sobie spojrzę, jak Paweł Zagumny tam stoi, da sekurę do bloku. To jest ważne. W dalszym ciągu Mariusz Wlazły. Dobre, dobre. U nas mamy piłka. Przechodzącą tak piłkę. Jest. Michał Winiarski. To jest ta nasza gra.
polskiego zespołu. 10 do 8. Jest ten minimalny bufor bezpieczeństwa w postaci dwóch punktów. Kapitalnie gra Mariusz Wlazły w tej zagrywce. Mam wrażenie, że ten jeden dzień troszkę wyświeżył naszą drużynę. Tacy jesteśmy żywsi, świeżsi. Ten drugi mecz z rzędu grany był takim troszeczkę meczem tępym z tymi Włochami, takim męczącym. Ale Mariusz Wlazły, a mógł się pomylić, to pierwsza jego pomyłka, ale dzisiaj widzimy, że już to wygląda wiele lepiej. Chociaż oczywiście tu nic nie można jeszcze powiedzieć co do wyniku, bo to jest ledwie punkt przewagi naszej drużyny. Tak, siatkówka to jest seria, serię ciosów, a nie jeden najmocniejszy powalający. Farhad Gaemi. Mamy kolejne dobre bardzo przyjęcie, dobre można przyjęcie. To wykorzystać, Michał Winiarski. Out! Oj, pospieszył się teraz na tym ataku na lewej stronie Mirza Janpur. Mirza Janpur tutaj miał no wykładankę bajeczną. A, lekko się usztywnił, piłka uciekła z nadgarstka. Szczęście po naszej stronie przy ich szczęśliwym, przy ich szczęśliwej sytuacji. Ale znowu zagrywką. Jest zagrywka, która została przyjęta, mocna ich zagrywka. Myśmy tak zaczynali te mistrzostwa, zagrywka, nikt nam przyjęcie. Nic nie mógł zrobić. Dobrze, teraz przyjęli. Jest jeszcze jeden blok, Kubiak fantastycznie przekłada ręce przy antence. No to są już 3 punkty przewagi, trochę zaskoczeni. Czytanie gry, spójrzmy. Kowacz poprosi o przerwę, ale świetnie to dostawił dłonie Michał Kubiak. Taką grę chcemy oglądać. Tak, analiza tego zagrania była wykonana wcześniej niż poszło rozegranie. Slobodan Kovacs, który przejął schedę po Julio Velasco, argentyńskim szkoleniowcu. Jednym chyba z najsłynniejszych szkoleniowców na świecie. W Sydney zdobył złoto z reprezentacją Jugosławii. Nie był tam pierwszoplanowym zawodnikiem, ale był niezłym graczem. Potem grał w Wojwodinie Nowy Sad. A teraz prowadzi reprezentację Iranu. I to też z powodzeniem. Michał Winiarski. Jest as serwisowy, jeszcze jeden. Będzie challenge'owany. Będziemy sprawdzać, ale pierwsza decyzja sędziów była, że piłka ulokowana została w boisku. Zobaczymy. To szybka decyzja pana. Boisko jest i boisko. Bardzo wyraźne. Jest boisko, zatem to jest kolejny as serwisowy. Będzie można spokojniej grać, bo prowadzimy już różnicą 4 punktów. Nie wiem czemu Kovacs rozkłada ręce. Nerwy. Nieracjonalne zachowanie. Jeszcze raz Michał. U nas piłka. Przechodząca piłka, tak Kubiak! Ustawiamy sobie grę tą zagrywką. Z taką zagrywką na razie Irańczycy sobie nie radzą. No i teraz tylko pracować. Wszyscy zawodnicy weszli, bardzo dobrze nasi zawodnicy weszli w mecz. Połączenie koncentracji z takim spokojem wykonania. Michał Winiarski. Jeszcze raz mocno, dosyć płaskie przyjęcie, tam męczył się rozgrywający. Jeszcze Zatorski walczył dzielnie, ale to piłka praktycznie nie do obrony. Nie szkodzi, Paweł się rzucił troszkę, że tak powiem, na zawalczenie piłki, której i tak bronić nie mógł. Ale pokazuje, jaki jest bojowy nastrój w drużynie. No to jest ta drużyna z tej pierwszej rundy. Ze Stadionu Narodowego, z Wrocławia. Tak to wyglądało, ale to jest dopiero początek tego trudnego spotkania. Wlazły, przełamuje blok, tam z opóźnieniem trochę reakcja w obronie Golamiego. Mądry, dobry przerzut Pawła. Spójrzmy, teraz już widzimy końcówkę. No, piękne ujęcie takie, oddające całą energetykę tej akcji. Rykoszet po bloku. Ale to był dobry przerzut Pawła Zagumnego. Karol Kłos, 15 do 10. Mają teraz dobre przyjęcie Irańczycy. Zagrali ze środka mylą w drugiej linii, ale się mylą. Oni przyciśnięci bardzo mocno zaczynają popełniać błędy. Prowadzimy na drugiej przerwie technicznej z reprezentacją Iranu. 16 do 10.
13 tysięcy kibiców szaleje tutaj w Atlas Arenie. Iran przegrał tylko jedno spotkanie z reprezentacją Francji, 1-3. My też jeden mecz po ciężkiej walce z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Dziś spotkanie, jeśli chodzi o awans do szóstki, o wszystko. Tak, bo zwycięstwo nad Iranem za 3 punkty zabezpiecza nam jedno, że Irańczycy już nas nie mogą dogonić w tej tabeli. Pozostają tylko 3 punkty na placu. No dobrze, ale zaliczenie się weźmiemy, Tomek, po meczu. Tak, tak. A teraz droga, obserwujmy. Droga daleka, na pewno droga daleka. Mirza Janpur. Oni też się nie położą, będą tu szukać rozwiązań. A ciut za wąsko, tak. Bo mamy podwójną zmianę. Mahdawi z numerem 13, to jest drugi rozgrywający. I ten z jedynką, Shoram Mahmoudi, który miał pewne miejsce w szóstce. Podstawowy atakujący do czasu kontuzji w Teheranie, właśnie w meczu z naszą drużyną. No to zdejmijmy ich szybko z boiska. Zobaczymy. My mamy ustawienie z Pawłem Zagumnym przy siatce. No i na zagrywce Mehdi Mahdawi. Nie było to dobre przyjęcie, ale może atakować wlazły. Robi to świetnie i bardzo pewnie. Michał Kubiak właściwie większość flotów bierze na palce. Pamiętajmy, co on miał z palcami. No właśnie. Także jedna, dwie przyjmie i poczuje, że nic się nie dzieje i będzie dobrze. Paweł Zagumny, jakaś instrukcja jeszcze od Stefana. Kierunek, bo teraz się zmieniło ustawienie. To jest za lekka trochę zagrywka, przyjmują Irańczycy. Oj, głową, Piotrek go tam by zgasił. Ja mówię o Piotrze Nowakowskim, bo bardzo dobrze Piotrek zdążył dojść, mimo wszystko, że ta wystawa była taka, bym powiedział, z kciuków. Mirza Janpur. Doświadczona grupa naszych zawodników, myślę, że bardzo spokojnie przy tym wyniku funkcjonuje. Out, spory out. Oni to po zagrywce tego gracza. Wielokrotnie to powtarzamy. Wpadają teraz w pętlę. Czy zagrywać jeszcze mocniej, czy przestać ryzykować? Jak wpadną na ten drugi pomysł, to zostaną takie bańki w tym secie, że się ockną dopiero w trzecim. Też jestem tego zdania, ale... Znaczy, oby się nie ocknęło. I wraca ta piłka na naszą stronę po zagrywce Kubiaka. Kolejny atak polskiej drużyny. Tu chciał bardzo precyzyjnie zagrać Mariusz Wlazły. Gramy. Michał! Ach, Michał się Michał Winiarski obrócił. Przede wszystkim. No niefartownie się Michał obracał. Przez prawe ramię do środka boiska, jakby wyczuł, że piłka wyszła na zewnątrz. To jest taki drobny niuans. Spójrzmy, on nie wiedział, gdzie się piłka odbiła. Odwracał się do środka boiska, gdyby się odwrócił na zewnątrz. Ale nie mógł tego przewidzieć. Ależ powalczył to Michał Kubiak. Jeszcze jedna zmiana z numerem 15. Armin Tashakori. To jest siatkarz, który wchodzi na zagrywkę i ma bardzo nieprzyjemną zagrywkę. To jest flot, zdaje się. Taki tak, bardzo flot, ale taki trochę punktowy, dziwnie lecący. Tak. No chyba chce zagrzać trener Irańczyków pozostałych rezerwowych. Jest Kubiak, lekko przełamane te palce. Mariusz Wlazły po bloku. Jest 19 punkt dla naszej drużyny. Możemy bardzo spokojnie grać. Z tak grającym na razie Mariuszem, na takim poziomie skuteczności nie mamy żadnego problemu. W ogóle my pierwszą akcję mamy chyba zbliżoną do 80%. Tak. 80% gdzieś podejrzewam. Przyjęcie jest poprawne, nie jest perfekcyjne, ale jest poprawne. Piotr Nowakowski. Jest przyjęcie, no i krótka, to jest duża broń reprezentacji Iranu, jeśli sobie tylko przyjmą zagrywkę Adel Golami. No tak atakował jak szedł, ale to jest zawodnik, który też się kręci. Źle skoczył Karol Kłos, nie wybrał żadnego z kierunków praktycznie. Gafur Marouf, już koniec tej podwójnej zmiany w reprezentacji Iranu. Kapitan drużyny Marouf. O, ale on się teraz kompletnie nie popisuje. 20-14 prowadzimy. Jeśli on miałby się zestresować, a to jest ewidentny mus zespołu. No to jest Iran, w ogóle to jest papierek lakmusowy całego zespołu. Oni praktycznie, jak on wpadnie we wściekłość taką sportową i zacznie ze swoich zawodników rugać, to będzie to jesteśmy, jesteśmy na bardzo dobrej drodze destrukcji tego zespołu. Mariusz Wlazły. Daleko, trochę za daleko, tu korygował swój błąd, nie uderzył mocno, ale mamy gramy kontrę. Świetnie pasywnym blokiem. Kontra, druga linia, bardzo Kubiak, dobrze. Wraca ta piłka,
I też jest blok Karola Kłosa. Bardzo dobre rozegranie Pawła Zagumnego tego pipa przez plecy. Naprawdę niewiele brakowało, to byłby piękny punkt, a tak jest jeszcze ładniejszy, bo po pojedynczym bloku. Spójrzmy. Tak, no, pół na pół z rękoma, z blokiem, nieważne. Z siatką. Droga przerwa dla Slobodana Kovača. No, takiego, że tak powiem, scenariusza tego pierwszego seta mogliśmy my sobie wymarzyć. Lepszego początku nie można było sobie wymarzyć. To się trochę ważyło tam, powiedzmy, do pierwszej przerwy technicznej, ale potem ta seria zagrywek, bloków naszego zespołu, przecież jedno z drugim współgra, no, stworzyła taką przewagę, jaką mamy. Najbardziej Tomek cieszy to, że to wynika z naszej gry, z bardzo agresywnej zagrywki, o której zaczęliśmy. W konsekwencji jest blok, to jest nieodłączne, dwa elementy ze sobą współpracujące. Mariusz Wlazły. Trochę słaba siła tej zagrywki po taśmie, no kiwa Maruf, ukrywa to zagranie musi do końca. Uważać. Ale błąd popełnia. On jest w drugiej linii. Zobacz, czarna dziura w głowie tego, można powiedzieć, geniusza rozegrania. Mózgu drużyny. On zapomniał, że jest w drugiej linii i kiwnął. No, to się zdarza na poziomie kadeta. To znaczy, że jest zespół Iranu mocno stremowany, powiedziałbym delikatnie, ale... O coś nieprawdopodobnego. Nasi nie reagowali, bo wiedzieli, że on przecież kiwnąć nie mógł, przepuścić piłkę tak, ale nie dotykając jej. Mariusz Wlazły. 128, no Mariusz? O, tutaj Kovač coś zauważył, że coś mu się nie podoba u któregoś z naszych graczy. Zaczynają się takie małe gierki pod siatką. A nie szkodzi, ja byłem dzisiaj zwolennikiem. Nie jestem, że tak powiem, nastawiony do nikogo negatywnie. Do innych drużyn, ale myślę, że dzisiaj wojna psychologiczna to jest wpisana w ten mecz. Irańczycy. Doskoczy Paweł. Paweł Zagumny, kiwa po profesorsku. Brawo. Nasze rozgrywający. 23-15, bardzo blisko wygrania tej pierwszej partii. Reprezentacja Polski, kapitalna zagrywka. Kiwka. Tak, Paweł szczęśliwa, Zagumny. Ale nieważne. Wziął Paweł odpowiedzialność i to wykonał. To raz. Dwa, zobacz, nie ma takiej wariackiej radości u nas. My się cieszymy, ale nie tracimy koncentracji na kolejną akcję. Michał Winiarski. I tam trafia w Zarifo, on na ciebie. Blok. Ej, jest dziura w naszym bloku, niewiele brakowało. Gdzieś między naszymi zawodnikami, ciężko powiedzieć, którędy, ale dużo przypadków tej akcji. Ach, między Kubiakiem a Krosem. Kolejne zmiany, to jest zmiana powrotna, powraca Sejet, środkowy, schodzi Tashakori, a zagrywa Ziewiątkoła Delgolami. Dobrze, Michał Winiarski, krótka, o, przyblokowany tam Karol Kłos, skoczył równo z nim Sejet i tu już chyba nie było żadnego ruchu. No nie było, to jest porażka, taka mini porażka w akcji 1 na 1. No i Karol mu wrócił akurat tam, gdzie stał. Gdyby przepuścił i obrócił, byłoby czysto. No, jedna dobra akcja i będziemy mieć piłkę setową. 23-17, spokój. Golami. Kubiak, świetne przyjęcie. I poszedł do ataku, przedziera się przez blok Sejeda Gafura. 24-17, piłka setowa dla naszej drużyny. Jeszcze zmiana, Paweł Zagumny opuści Konarski do siatki, tak, na blok. Widzieliśmy już takie zmiany, Dawid ma bardzo dobry pojedynczy blok, to jest jego atut. A my mamy piłkę setową, Karol Kłos. No teraz myślę, że Mirza Janpur tam na lewym już nie będzie miał tak swobodnie. A, jest szansa, no, że będzie musiał tak grać. Przerzucona ta piłka, broni Karol Kłos, mamy... No. Musiałby Karol atakować, no, za trzeciego metra, siadła piłka Winiarskiemu. Jeszcze Irańczycy, ale tam szaleje w obronie Kubiak, może atakować Konarski. Brawo!
Raz dotknął piłki, ale jak w tym secie Dawid Konarski. Wygrywamy zdecydowanie z Iranem 25-17 i prowadzimy 1-0. Z 2014. Polska, Iran 1-0. Przedostatnia faza spotkań w drugiej rundzie Mistrzostw Świata. Krótko mówiąc, walczymy o awans do czołowej szóstki. Pierwszy krok został zrobiony w dzisiejszym meczu. Przypomnijmy, jeśli wygramy za 3 punkty, awans mamy w kieszeni bez względu na jutrzejszy mecz z Francją. To byłby mecz o pierwsze miejsce, ale tak daleko nie sięgajmy. Pierwszy set w imponującym stylu wygrany przez nasz zespół. Tylko przy 3 własnych błędach, przy znakomitej zagrywce, po której zdobyliśmy 3 punkty, nie mogą przyjąć Irańczycy. 39% tylko przyjęcia w zespole naszych przeciwników. Jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. Atak po obronie, czyli kontra inaczej mówiąc, 71% na naszą korzyść, 40% tylko Irańczyków. Moim zdaniem zagrywka to element podstawowy. Mimo 3 punktów zdobytych, to my jeszcze następne, Tomek, 3 dorzuć za te przechodzące po ich złych przyjęciach. No to już mamy pierwszy punkt w drugim secie po tej akcji Michała Winiarskiego z lewej strony. I ten prawie pusty przelot ich na bloku pokazuje, jak my rozgrywamy, jak my gramy w tempie. Oni nie są w stanie nas na razie złapać. No i na razie ich silna broń i zagrywka, i blok nie funkcjonują. Też podkreślmy, jak zespół reaguje. Bez entuzjazmu takiego, że tak powiem, szaleńczego. Punktujemy, wracamy na pozycję. Tak jest. Jest radość, ale nie ma takiego szaleństwa. I krótka, przesunięta. Prawie że ze wznoszącej piłki ten atak, ale znamy to doskonale golami. On gra na takim naprawdę różnorodnym obracaniu piłki w różne strony. Karol Kłos na razie nie wie, gdzie on mu się w locie przesuwa. No to jest bardzo ciężko wybrać. Ostry flot na 4 metr to przyjęcie. Michał Winiarski zablokowany. No pierwszy taki konkretny blok po piłce gorzej przyjętej, gdzie oni mogli ustawić blok i to wykonali prawidłowo. Nie było miejsca do skosu. Tak, dołączył tam ze środka Sejet. Znowu ten flot, który sprawia na kłopoty, ale może atakować z drugiej linii Kubiak, Kiwka. Mirza Jampur, zatrzymany blokiem. Puturny blokiem. Próbował nam wabijać na zewnątrz, bardzo dobrze musiał zewnętrzny, to chyba Paweł Zagumny, spójrzmy. Tak, on na spółkę z Karolem. Złączył się ten blok. Bardzo szczelny. Karola Kłosa i Pawła Zagumnego. Uwaga na przyjęcie, dwa razy szarpnęliśmy na przyjęciu. Michał Winiarski. I to jest os serwisowy! To jest zagrywka nie do przyjęcia. Z dużą rotacją do linii, gdzieś tam do 7 metra. Kapitalnie to zrobił Michał. Powiem tylko wow. No i to jest najlepszy komentarz. Żaden przyjmujący świata tego, który stanie na połówce osamotniony. Czwarty staje, Gafur do przyjęcia. Nie mają innego wyjścia. No i Zarif szarpie tym przyjęciem. Plas, to my bronimy w punkty, ale tu pogubiliśmy się Pawła w tej kontrze. Szkoda tej akcji Mirza Jampur, ale jeszcze gramy. Mamy kontrę i blisko siatki. Kontra! Jest, brawo, świetnie brawo. Ukryta. Kubiak fantastycznie poszedł na tą przesuniętą, na lewym ataku. Ja nie wiem, czy ta pierwsza to właśnie nie miała być podobna, bo Paweł wystawił jakby na między środkowego naszego, a na 3 metr. O, popatrzmy. No, jakby Karol się dobrze rozciągnął w powietrzu, to mógł tą piłkę lekko złapać. Dobra gra Michała. Jak nas cieszy bardzo powrót tego siatkarza po tej ciężkiej kontuzji. Gramy szybko i bardzo szybko. 4-2, trzeci punkt. Chciał zmienić po prostej. Gafur. Brawo, brawo Michał, nie przejmuj się, to nic się nie stało. Bardzo dobre 2 zagrywki, rewelacyjne. A taka zmiana kierunku też im zostanie w głowie. Amir Gafur. Oni muszą ryzykować szaleńczo. To jest out. Zastanawia się sędzia jeszcze przez chwilę. Chce sprawdzić, czy Slobodan Kovač.
Nie wiem, co pokazuje teraz Kowacz. Czy chce czeleć, czy chce... Chce czeleć. No. No to niech bierze, to ma stracone. No chyba nie uważa, że piłka otarła się o Mariusza Wlazłego. Jeśli tak, no to przecież może czeleć prosić. Ja tak? Tylko nie wiem, czemu sędzia nie dopuszcza tego. No jest, jednak jest. No. Ten gest trenera nie wiem za bardzo, co oznacza. No, takie ręce do góry podniesione. Co to oznacza? Dobrze, mamy challenge. Szybciej bym bał się, czy obcierki nie było na Mariuszu Wlazłym, niż to, żeby było boisko. Popatrzmy. Nie było, to jest zdecydowanie out i to dobre 20 centymetrów. No to słabo blankować. Tracą challenge Irańczycy. Jeśli no chciał... i zobacz, to, znaczy, proszę Państwa, proszę spojrzeć. Zresztą kibice na hali też widzą ten sam obrazek, co wszyscy telewizowie. Nie wiem za bardzo, o co chodzi dalej. Trzeba zrobić kwadracik, panie trenerze, nie jakieś ręce do góry podniesione. No to doskonale powinien wiedzieć Slobodan Kovač. Jeśli chodziło o wybicie nas uderzenia, to zobaczymy. Chyba mu się nie udało. Wybił swoje. Nie udało się, tak. Tutaj jest już szósty punkt dla naszej drużyny. No, pierwsze zmiany się zaczynają. I to już konkretne zmiany. Milat Badipur z dwójką. Pierwszy przyjmujący zdjęty tak z boiska. Nie tą tabliczkę zdaje się wziął. No, no to i będzie opóźnianie gry. Mirza Janpur zszedł, choć nie on powinien zejść. Tak. Chciał zdjąć z numerem szóstym gracza. Tak, chciał zdjąć konkretnie Sayeda. Nie, Sayeda, chyba nie. Wszystko, przepraszam, drugiego przyjmującego. Ja pomyliłem. Przeszła Tomek. Piłka na drugą stronę. O i teraz czysta siatka. Gajemiego chyba tak, chciał zdjąć. Nie wiem, co oni zresztą, którą tabliczkę szykowali, no ale tak czy inaczej widać, że nerwy negatywne. No zobaczymy, Gajemi się ostał, a jest po kilku błędach w przyjęciu. No i ten siatkarz, który teraz pojawił się na boisku, Milat Badipur. Młody, 21 lat, 202 centymetry. Ale my tu odpowiadamy natychmiast tą krótką, przesuniętą. Piotr Nowakowski, dobre tempo. Z takim przyjęciem nie mam żadnych obaw, bo dzisiaj atak się rozkłada między wszystkich chłopaków. A przede wszystkim gramy w tym rytmie z początku turnieju. Kolejne zmiany szykują się w zespole Iranu, ale to za moment. Na razie dobry dobrze wyblok. Zagrał Michał Kubiak. Możemy skontrować w tej akcji Irańczyków. Kiwka na opadający blok. A i będzie atakował. Kiwa. Paweł Zagumny wyłączony z rozegrania. Piotr Nowakowski na prawo. Świetnie zagrał Mariusz Wlazły. Poczekał, aż pokażą mu ręce. 8-4. No robimy, co chcemy na razie. I oby tak dalej. Pierwsza przerwa techniczna w drugim secie. Cztery punkty w zapasie to sporo. Najważniejsze, że to również wynika z gry. Tu nie ma przypadku, tu nie ma jakichś akcji szczęśliwych, gdzie nie wszystko, co się da ogarnąć. Ja widzę, jak dużo trenerzy teraz pracują nasi nad tym, żeby pomóc środkowym. Coraz więcej opcji nam się, myślę, że zamyka się Irańczykom i oni zaczną grać, muszą szukać skuteczności. Skrót na prawo, druga linia, w środku atakuje. No, jak im się zamknie prawy atak, to mamy ich tutaj naprawdę. Zamykają im się takie drobne furtki siatkarskie. Mamy zmianę na pozycji atakującego. Szarab Mahmudi gotowy do wejścia. No, to był ten podstawowy atakujący przez długi, długi czas, do czasu konduzji, tak jak wspominałem Państwu wtedy, kiedy nasi grali w Teheranie. Tak, nie wiem, czy ten zawodnik w tym turnieju był zmieniany po słabej grze.
Mówię o Gafurze. Rzadko się zdarzało Gafurowi. Paweł Zagomny. Jeszcze raz tam, skoro szarpią przyjęcie, moje nieczyste to odbicie. Nie... Przerzucony. Dobrze, brawo, dobrze, brawo. Michał Kubiak, on teraz będzie atakował na tym lewej stronie. Asekuracja. Może ustawimy blok. I krótka, obraca w lewo, znakomicie Szejet. Nie szkodzi, nie szkodzi. Akcja naprawdę siatkarska. To oni mieli piłkę dwa razy po swojej stronie, dużo wygodniejszą niż my. My się z trudem ratowaliśmy, jakoś wyprowadzaliśmy atak lądu, bardzo sytuacyjny, nie za dobrze przygotowany. Szejet na zagrywce. Ależ błędy zaczynają popełniać Irańczycy, no wyraźnie są, mówiąc delikatnie, mocno zdeprymowani. Tak, i, no i wyraźnie całej grupie nie idzie. To też jest sygnał, Tomek, to nie jest, nie wiem, hala w Łodzi, zmiana miejsca, oni różne, grali, dzień. Oni grali w Bydgoszczy, chciałem tylko tyle powiedzieć. Tak, no i teraz jest pytanie, oczywiście łatwiej nam będzie po meczu odpowiedzieć, jak to się zakończy, ale widać, że ta dyspozycja psycho na razie fizyczna Irańczyków na pewno nie jest taka, jak oni zwykle prezentują. Będą chcieli to przetrzymać na pewno, zwalniając maksymalnie grę. Marów. Szybsza ta piłka, Winiarski, bronią Irańczycy, Zarif. Jeszcze jeden blok polskiej drużyny, potrójny, spokojnie ustawiony. Poczekaliśmy sobie na właśnie tego pana. Ta różnorodność zagrań wydaje mi się, że jest strasznie dla nich męcząca. Oni koniecznie chcą głową mur przebić. To jest taka... przeciwnik jest zdesperowany. Nie ma innego pomysłu na gry. My sobie kiwamy, nie denerwujemy się. Grajmy... Oni nie grają piłką. Zobaczymy, co jeszcze są w stanie zrobić. Piotr Nowakowski. Tak, uniknijmy tylko naszych prostych błędów. To oczywiście kwalifikujemy jako ten prosty. Bo niepotrzebnie. Piotrek bardzo dobrze zaczął mecz. Niech nie obniża tej paraboli. Dzisiaj na razie, zwłaszcza, że przed nim Michał Kubiak popsuł. Nie róbmy seryjnie błędów w zagrywce. Po taśmie dograł Kubiak. Przesunięta krótka, bardzo szybka ręka Karola Kłoza. Tutaj reagował środkowy reprezentacji Iranu, ale nieskutecznie, golami. Pełna dynamika uderzenia, golami jest zawodnikiem średniego wzrostu jak na środkowego, 195 cm. Ale skacze trochę. Tak, on musi skoczyć, ale musi mieć, Tomek, na to czas, a tu czasu nie było za wiele. Mariusz Wlazły, 12-7 dla reprezentacji Polski. Też po taśmie dograli sobie Irańczycy. Szybsza ta piłka na prawym ataku. No, tam po bloku niewiele chyba zabrakło. Mam wrażenie, że Mariusz Blazy popełnił błąd wejścia w pole zagrywki, jak ją wykonywał. No ale to nie ma już znaczenia, bo i tak akcję przegraliśmy. Adel golami. Nie ma dokładnego przyjęcia teraz, ale jest atak na blokaut. Spokojnie Michał Winiarski z uśmiechem na ustach to zrobił. 13-8. Przy takim wyniku myślę, że wszyscy nasi zawodnicy naprawdę, a poza, zobacz, poza Karolem Kłosem gramy naprawdę doświadczoną kapelą. No, Michała Kubiaka też bym do tych starych nie zaliczał. No, do starych wiekiem nie, ale do mentalnie, że tak powiem, dojrzałych, zawodnika, tak, bardzo, tak, dojrzałe. Absolutnie. A i Karol przyszedł dobry, przez był ale tutaj dobrze, teraz Michał Winiarski, nieczyste odbicie, puszcza to sędzia z Meksyku, ale może teraz Mariusz Wlazły, bronią się Irańczycy. Broni Wlazły, jeszcze ta piłka jest po naszej stronie, bardzo trudna. Kontra Iranu, Mirza Jampur rzucony w siatkę, jeszcze bronią się Irańczycy, nie przebiją na drugą stronę. Najsłabszym zawodnikiem zaczyna być ich rozgrywający. Ja tak źle odbijającego piłkę technicznie,
to go nie widzieliśmy chyba przez całą Ligę Światową, żeby on zrobił 3-4 odbicia błędne, powinny być odgwizdane jako odbicia podwójne. I do czwartej strefy, do lewego ataku, i do prawej odbił nieczysto, tylko Meksykanin jest Meksykaninem, no, siatkarski. Michał Winiarski. No chyba nasi to... chcą jeszcze ich dobijać. Ale bardzo dobrze, taka jest zasada. Tak jest, twardo, niech oni nie czują gry. Tylko nie seriami. Nie seriami, bo zagrywka to jest zawsze taka bardzo wrażliwa. Jest takie siatkarskie powiedzenie, którego teraz nie warto cytować, nie warto cytować, ale bardzo dobrze odzwierciedla taką sytuację. Tu wyczuli to zagranie Pawła Zagubnego, ale mylą się w ataku. No, nie ma drugiego atakującego również. Oni są mentalnie rozbici. Oni, zobacz, nawet nie zareagowali agresją między sobą, tylko się zamknęli. Jak żółwie w skorupie. Każdy z nich siedzi zamknięty, nie dotyka się. Każdy z zawodników irańskich dostał już, popełnił wyraźne błędy siatkarskie. Karol Kłos. Mają teraz niezłe przyjęcie, przesunięte. Brawo, krótka. Karol. Jesteśmy tam w obronie, może... Atak. Mariusz Lazwicki, ależ tam przystał teraz na tej prawej stronie. Sharam Mahmoudi, zdecydowane prowadzenie naszej drużyny po znów świetnym zagraniu. Druga przerwa techniczna. Brawo, Karol Kłos za obronę. No popatrzmy na to. Stoją, oni są sparaliżowani swoją niemocą i doskonałą grą naszego zespołu. Robi co może, kować tutaj, ale na razie niewiele, na niewiele to się zdaje. Patrzymy sobie jeszcze na te kilka znakomitych akcji. No, na taką grę polskiego zespołu czekaliśmy, ale też zastanawialiśmy się, czy stać nas jeszcze na to, bo te dwa ostatnie mecze, dobre mecze z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, ale przegrane. No, porażkami nie możemy się cieszyć. To takie szarpanie. Ale poziom gry był absolutnie jakby no taki, jaki nas zespół prezentował. Tak, potem szarpane granie z reprezentacją Włoch, ale ostatecznie spotkanie wygrane. Dzisiaj jest to, na co czekaliśmy, przynajmniej na razie. No, Karol Kłos popsuł zagrywkę, mówię, troszkę się może nie śpieszmy i nie chcijmy nic szybciej. Leba Dipur. Mamy perfekcyjne przyjęcie, no, za często chyba Paweł tam zaczyna kiwać, bo skaczą do niego. Kubiak, to będzie punkt, jeszcze Zaryf ambitnie, ale jest skuteczny. No, Michał Kubiak tam sobie gra z blokiem irańskim. To prawda. Spokój naszych atakujących jest naprawdę widoczny. 17-10. Możemy bardzo spokojnie grać przy takim prowadzeniu. No i ostatni punkt Irańczycy zapomnieli chyba, kiedy samodzielnie zdobyli, bo to my trzy zagrywki popsuliśmy. Ostatnie punkty, które oni zdobyli. Paweł Zagumny. Dobra zagrywka. No i to na pojedynczy blok rozegranie. Będą próbować na pewno się odradzać w jakikolwiek sposób. Jeśli nie w tym secie, to w następnym spróbują. Tak, no do Sajeda to musiał, znaczy wskoczył po prostu Nowakowski na maksimum swoich możliwości. Sajed. Pięknie, no, świetnie, Paweł Zatorski, Mariusz Wlazły, no tam wyszedł w górę i po rękach pociągnął ten atak Marufowi. No Maruf nie ma szans złapać Mariusza na tym zasięgu optymalnym Mariusza. Może go najwyżej wyblokować. Nawet wyższą piłkę zdaje się posłał Paweł Zagumny, żeby właśnie to wykorzystać. Michał Kubiak. A
trzeci metr, przyjęcie, prawa strona, bronimy ten atak, która to już obrona naszej drużyny. Aż tutaj zepsuł trochę to Michał Winiarski. Z trudnej piłki chciał zagrać jeszcze trudniej, to często się tak kończy. Marów. 8 błędów tylko naszej drużyny własnych. 13 Irańczyków. Michał Winiarski, kiwka. Wyłączony Marów z rozegrania. Ale jest blok, to tam na pół gwizdka chyba atakuje Szara Mahmoudi. Tragiczna wystawa Zarifa. Odciągająca zawodnika atakującego od siatki. Który przecież się znajdował w pierwszej linii. To nie są nasze problemy, ale oni płacą cenę za swoje naprawdę nerwy. My teraz jesteśmy też po dwóch słabszych zagraniach, ale nie mamy strat punktowych. Piotr Nowakowski. Trafiony tutaj Milate Badipur. No nie zdołał się schować przed tym flotem. Tak związał ręce w pozycji dolnej, że nie zdołał rozwiązać. Że nie związał, słupę mu się zrobił na palcach. Ale to są nerwy. Normalny zawodnik puszcza ręce i bierze na palce, albo to przepuszcza. Na razie demolujemy drużynę Iranu. 20 do 12. Przerwa kolejna dla Slobodana Kovacia. Jedyne, czego teraz żałuję w tym momencie, to, że to będzie 10-minutowa przerwa. Ośmiopunktowe prowadzenie reprezentacji Polski. Dwa czasy wykorzystał serbski szkoleniowiec reprezentacji Iranu. No, Atlas Arena szaleje. Kto dzisiaj przyszedł w niebieskiej koszulce albo innej, to naprawdę ma przechlapane u reszty kibiców. Właśnie siatkarze przyszedł niebieskich. Ale nam to, nam wolno regulaminowo. Jest jeszcze, który to już blok w dzisiejszym meczu. No kompletnie rozbity zespół Iranu. Sięga po zmiany powrotne Slobodan Kovacs. Gafur wraca, zupełnie nieudane wejście Szerama Mahmoudiego. Oni zdają sobie sprawę, że ten set jest przegrany. Oni zdają sobie sprawę, że będzie 2-0. I tyle, na ten moment tyle. No i najprawdopodobniej już wszystkie siły rzucone na tę trzecią partię. Ale jeszcze tutaj musimy te 4 punkty dołożyć, aby być w taśmie atakują. No. Nic nie chodzi, nic nie działa Irańczykom, ale to już nie nasz problem. Myślę, że ich zdemolowaliśmy swoją naprawdę fantastyczną grą. Jakbym widział Iran gdzieś tak właśnie, mówiłeś się ilu latach wcześniej? 10 lat temu. Tak, tacy troszkę nieporadni dziwnie chłopcy, którzy robią błąd za błędem. Ale to naprawdę jest doskonały zespół, doskonali zawodnicy, tu pełny szacunek, ale dzisiaj są normalnie na razie demolowani. Tak. Z tym, że siatkówka pokory nas uczyła i dlatego będziemy, myślę, do końca z niepokojem będziemy czekać jednak na ten trzeci set. I na ten ostatni gwizdek w tym meczu kończący mecz dla nas zwycięstwem. Jakże to pięknie by było dzisiaj ogłosić, że jesteśmy w tej czołowej szóstce, przecież o tym marzyliśmy, to był ten plan, żeby tam awansować. No i stamtąd krok w zasadzie do półfinału, ale chyba za daleko wybiegamy. Nie, spokojnie, tak. Wygrajmy tego seta i spokojnie przejdźmy przez ten 10-minutowy czas. Nowakowski. Czwarty metr, przyjęcie, Gafur, Ablew blokowany. No nie wiem, siódmy, ósmy blok naszej drużyny, może jeszcze więcej. Tu wyniki punktowe bloku będą rewelacyjne. No, najgorszą... 23 do 12, to ja takiego wyniku w meczu z Iranem to nie widziałem chyba bardzo dawno. A przecież trochę meczów tej drużyny skomentowaliśmy. Tak, znamienne jest, jak się zachowuje ich rozgrywający. On normalnie by zbeształ zawodnika. On nie wie, co im powiedzieć. Jak nie punktowy, to pasywny blok, ale teraz trochę nerwowo w tej obronie. Można tak, niepotrzebnie tak cofał piłkę, no ale chyba ta kontrola była... U Michała minimalna. Nie wiem, czy chciał tak pięknie dograć z powrotem. Spójrzmy. O, jedną ręką. Kontrola minimalna. 10 punktów różnicy w drugim secie.
Za każde pieniądze bym kupił połowę tego, tej różnicy przed meczem. Farhad Gaemi. O, całą siłę włożył. No, jeszcze mogliśmy tutaj pograć. To był rykoszet, który mocno... No, nie poprawiajmy samopoczucia Irańczykom. No ale to, Tomek, to tak, nie to jest jakiś... To może wpaść oczywiście. Dobrze. To jest błąd, bo tutaj... Piłka trafiła między naszych dwóch zawodników. Taki rozciągnięty Michał Kubiak nie podbił piłki pod kontrolą. Ale to dopiero, ja nie wiem, czy to nie jest pierwszy ich, załóżmy, punkt dzięki zagrywce tak bezpośrednio. Chyba drugi. Ale... Może drugi, bo jedna też taka przechodząca, tak. Prawda, się pojawiła. No właściwie bez znaczenia przy tym wyniku. Przyjął, jest druga linia. Przejście dołem Karola Kłosa. O, 3 punkty rzędu zdobyli Irańczycy. Nie wiem, czy za chwilę o czas nie poprosi Stefan Antiga, jeszcze czeka. Sporo tych kiwek, teraz takich miękkich plasów troszeczkę za... Za miękko zagraliśmy. Gaemi. Doskoczy Paweł Zagumny, druga linia, Kubiak, to rozprowadzony teraz ten blok Irańczyków. Świetne zagranie tyłem. Na ten pipe. Wzorowa, spokojna akcja, bez żadnej paniki po dwóch nieudanych akcjach. Jeszcze raz Dawid Konarski pod siatkę za Pawła Zagumnego, ale to już będzie piłka setowa dla reprezentacji Polski. Na zagrywce Mariusz Wlazny. Może spróbować pobić rekord mistrzostw, jeśli chodzi o szybkość udanej zagrywki. Warunki perfekcyjne. Zobaczymy. Pewne jest, mamy że mamy piłkę setową. Tak, Mariusz, mamy najwolniejsze kamery świata. Pokażemy pięknie tą twoją zagrywkę. Ale no nie niestety, trafi. To nie tym razem. Ale nie zmienia to faktu, że ciągle mamy piłkę setową, z tym, że teraz Irańczycy będą zagrywać. Jeszcze wróci Paweł Zagumny za Dawida Konarskiego. Abdel Golami. Świetnie przyjął Kubiak, a Mariusz Wlazły tu dopełnił dzieła w tej drugiej partii. Bardzo wysoka wygrana do 16 tym razem reprezentacji Polski nad reprezentacją Iranu. I w całym meczu prowadzimy już z Irańczykami 2-0. Kłaniamy się Państwu ponownie z łódzkiej Atlas Areny. Wojciech Grzyzga. Tomasz Swędrowski. Świetna gra polskiego zespołu w meczu z reprezentacją Iranu. Na razie przeciwnik rozbity. Naszą dobrą grą, podkreślamy to, do 17 i do 16. Spotkanie ogromnej wagi. 3 punkty w tym meczu dają nam pewny awans do czołowej szóstki Mistrzostw Świata 2014. Bez względu na wynik jutrzejszego meczu. Gdybyśmy ten mecz wygrali za 3 punkty, jutro z Francją gramy o pierwsze miejsce w grupie, co też jest istotne, bo do pierwszej drużyny będą dolosowane dwie inne. Ale jeszcze jest do postawienia kropka nad i. Często bywa tak, że kiedy prowadzi się 2-0, nawet bardzo wysoko wygrywając sety, ten trzeci set bywa najtrudniejszy do wygrania. Gdzieś w głowie się odkłada, że spotkanie może już łatwo się potoczyć. Nie chcę powiedzieć, samo się wygra, bo z Iranem nigdy mecz się sam nie wygrywa. Ale tak jak mówimy, trzeba utrzymać koncentrację do końca. Ta koncentracja na razie w naszym zespole jest na poziomie perfekcyjnym. Tak, drugi set można powiedzieć, że doprowadziliśmy Irańczyków naprawdę do takiej skrajnej niemocy. 27% w ataku, 33% w przyjęciu zagrywki. No to są wartości, gdzie grać oni dobrze nie mają prawa. Wszyscy zawodnicy popełnili mnóstwo błędów. Irańscy. My troszeczkę za dużo pozwoliliśmy sobie popsuć zagrywek, ale naprawdę przy wyniku nie miało chyba 22-12 te błędy się pojawiły, więc na to chyba nie warto zwracać uwagi. Jedno, czego zawsze się obawiam w momentach, jak wspomniałeś, łatwego wygrania dwóch setów, ale wynikającego z twojej dobrej gry, braku oporu przeciwnika, jest to, że teraz oni mają prawo zdobyć kilka punktów normalną, dobrą grą i nasz zespół powinien zareagować normalnie, bez żadnej paniki.
po prostu, jak to mówimy, nie histeryzować. Punkty trzeba samemu dalej pracować. No, mieli na pewno tam trudną rozmowę w szatni z trenerem Kowaczem, bo tak, część z nich jadła banany tutaj w czasie przerwy, część poszła do szatni faktycznie. Rozpoczynamy trzecią partię. Michał Winiarski. Dobrze przyjęli Irańczycy. Pierwszy atak udany z krótkiej. W prawą stronę obraca środkowy. Tak, Irańczycy będą teraz tego szukać pewnie dobrego rozpoczęcia i pewnie poszukają też takiego luzu na boisku, bo im już naprawdę nic nie pozostało. Oni muszą się teraz przełamać w tylu miejscach. No zobaczymy, czy będą potrafili wzmocnić opór. O, powrócił do pierwszego ustawienia trener Kowacz. Michał Winiarski, znakomite przyjęcie. Kubiak po bloku, taki w kasę jeda i Gafura 1-1. Różnorodność akcji, różnorodność form wykonania ataku też troszeczkę zdemolowała chyba formy ustawienia obrony. Zaczęli od ustawienia takiego obronnego na mocny cios, a tu Krzywka w środek to dozorganizuje. Karol Kłos. Trochę szarpnął teraz przyjęciem reprezentant Iranu. No tutaj trochę zachwiana ta pozycja, ale do akcji. Cały czas piłka po naszej stronie. Przeszkadzał. I to jest punkt dla naszej drużyny. Utrudnianie rozegrania, tak zaliczył to zagranie Irańczyków sędzia z Meksyku. Absolutnie, no Paweł ma piłkę po naszej stronie, nie wiem w czym rzecz. Niech wezmą czelem, przekonają się, że nie mają racji. Powtórki nie, absolutnie nic nie wynikało, żeby to zagranie Pawła było przekraczające przepisy i że Irańczyk mógł tą piłkę dotykać. Karol Kłos. Bardzo dobra, oj. Nie będzie asa, sędzia liniowy troszeczkę nam chyba chciał lekko pomóc. Już tam Kowacz do sędziego liniowego ma jakieś pretensje. Jak wszyscy trenerzy, którzy myślą, że wszyscy liniowi lekko pomagają. Amir Gafur. Bardzo mocno, ale świetnie to przyjął Paweł Zatorski. Druga linia, Mariusz Lazły, wyciągnięty jak struna, kończy ten atak, który daje nam prowadzenie w tej trzeciej partii. Domaga się rozgrywający drużyny, żeby stawa teraz Pawła Zagubnego była piłką podwójną. No, pewnie to rozegranie do najczystszych... Nie należało, ale on ma na takie na koncie co najmniej ze trzy. I żadnego mu ten sędzia nie odgwizdał, więc lepiej, żeby nie mierzył tą samą miarą. Oj, po prostu tam... Out. Ale out! Wydawało mi się, że się zmieścił gdzieś tam między antenką a blokiem. Pewnie tak było, ale boisko nie trafił Mirza Janpur. Nie, oni przeszli, wiesz co, Tomek, w fazę apatii. Oni się nawet nie kłócą. Paweł Zagumny. Ale będą grali jeszcze na pewno tutaj Irańczycy. Gafur, dobre rozegranie. Najbardziej chyba tutaj zmitygowany jest rozgrywający Marów. Nie, on kompletnie, nawet mówię, nie reaguje w sposób naturalny, czyli taką jakąś agresją, żeby pobudzić swoich kolegów. No dobrze, ale nie zajmujmy się nimi, zajmujmy się sobą. Dobre podwojenie obrony po prostej, niepotrzebnie. Paweł Zatorski tam rękę wyciągał, Winiarski by to obronił. Łatwa. Mamy dobre przyjęcie. Druga linia, rozprowadzony kompletnie ten blok przez Pawła Zagumnego. Bez problemu. Nad ręką właściwie wznosząca piłka Nowakowskiego. Spójrzmy, jak Nowakowski mija piłkę. No, jakby wyprostował, to by sięgnął. Może nie uderzeniem, ale kiwką na pewno. Z takim przyjęciem nie mamy żadnych problemów z pierwszą akcją. Bardzo mocno będzie piłka na siatce. Przepychanka. No, nie wiem, czy tam nie utrudnia Michał Winiarski, ale gramy dalej. Mariusz Wlazły wciska piłkę Irańczykom i wzrasta nasze prowadzenie. Nawet powiem szczerze, że na pewno utrudnialiśmy rozegranie, ale oni... Oni nawet nie protestują. Oni tego nawet nie wyłapali, że ich rozgrywający... Miał piłkę, w której naprawdę był popełniony błąd prawdopodobnie przez naszych blokujących. Michał Kubiak.
No, miał być skrót tuż za siatkę, nie udało się. Dobrze, jakby nam wszystkie zagrania chciały dzisiaj wyjść, no to tutaj byłaby taka siatkarska naprawdę demolka. Na razie trzymajmy naszą grę, aby uniknąć serii błędów. Jedyne zagrożenie. Będzie piłka sytuacyjna. Winiarski, trafił, tutaj puścił rękę. Michał Winiarski w tej bardzo trudnej sytuacji, gdzieś z czwartego metra atakował. Jak idzie, to idzie. Wtedy trzeba być twardym, odważnym, a i technika, i ten dzień, i to wszystko, co nas dzisiaj nakręciło, na ten poziom idzie. A im, no, jak to mówili Włosi, mają piasek w majtkach? To myślę, że oni mają te cegłówki. No ale dobrej myśli bądźmy i trzymajmy dalej kciuki i trzymajmy w miarę spokój. Piotr Nowakowski. Dobry blok. Trzymany Kafur. No, ach, była piłka do podbicia. Nie miała tempa ta krótka. Tak, ale ona nie była dobrze uderzona, ona nie była dobrze wykonana. Naprawdę Mariusz Blazły nie miał żadnego problemu, żeby to podbić. Spójrzmy, on zdrapał i gdyby nie... No Mariusz Blazły mógł dobrze podbić, a na pewno dobrze by piłkę podbił Paweł Zagun. Marów. Schodźmy na pierwszą przerwę techniczną z trzema punktami. Karol Kłos dograł do Mariusza. Ta piłka na prawą stronę. Znów tam tylko pojedynczy blok, który nie jest w stanie zatrzymać naszego atakującego. Prowadzimy 8 do 5. Pierwsza przerwa techniczna w trzecim secie. Duży spokój w polskim zespole. Oni tak rozpoczęli to spotkanie, a przecież wiemy, jaką wagę ma ten mecz. To jest zupełnie inna drużyna niż ta, którą widzieliśmy w meczu z Włochami. Myśmy wrócili do naszej gry z tej pierwszej rundy. Tam byliśmy na... Tylko przeciwnicy byli, nie czarujmy się, słabsi tam. Ale i przeciwnicy, którzy grali na pełnym luzie, troszkę, jak to mówili niektórzy, o honor, a raczej o... uratowanie twarzy niż o honor, bo honoru na pewno nie obronili. Natomiast my byliśmy też na granicy strachu takiego sportowego blamażu. Po przegraniu ze Stanami Zjednoczonymi, mimo że to był dobry mecz. Tak jest. Dograł Zarif. Kipka za wysoka, zdążymy do tego. Spróbuje zaatakować Michał tak jak przed chwilą i też trafił. Tak zrobił i to będzie punkt dla naszej drużyny. Wszystko nam wychodzi w tym meczu. No, tylko się uśmiechać, no co więcej. Przecież wiadomo, że to jest akcja oparta o więcej szczęścia niż tych możliwości, ale z tej akcji, co można było zrobić. Lepszym, Wojtek. Tak, no Michał uderzył, trafił. Mariusz Blazły. Już ta kiwka Irańczyków pokazuje, jakiego mają stracha w ataku. Tak wysoko to nie kiwali chyba nigdy. No i tak troszkę nieporadnie to podbiliśmy. Kibice irańscy zasmuceni. No nie mają nawet okazji się parę razy ucieszyć. Też nam przykro. Ucieszyli się u siebie w Teheranie, tak? Chwila. Piłka. Dobra, może teraz nie piłka jest najważniejsza. Panie sędzio, zorganizuj sobie tą pan piłkę trzecią. Nie, Mariusz, bez szaleństwa. Niepotrzebne nam teraz szaleństwo. Gramy, wracamy na pozycję. Farhad Gaemi. Wysoko, ale przyjął. Bezpieczne przyjęcie. Tak jest, możemy z tego grać. Ataka Mariusz, atakuje boisko atak po prostej. Fantastycznie utrzymany kierunek. Jakże pewna ręka naszego atakującego w tej akcji, proszę spojrzeć. Chodzi wszystko jak po sznurku.
nie brakowało tej piłce na wystawie ani 30 cm. Mariuszowi uderzenie wyszło jak po linijce. Michał Winiarski. Oj, jeszcze raz! To jest bajeczny mecz w wykonaniu naszej drużyny. Zaczyna to się naprawdę przeradzać w taką siatkarską egzekucję. No jest demonstracja naprawdę siły, umiejętności i... No wszystkiego, co można grać w siatkówce. Ekstra dyspozycji naszego zespołu. Złamaliśmy wszystkie szyki obronne Irańczyków. Nie ma zawodnika, do którego ich rozgrywacz szuka wystawy. Nie ma formacji, w której oni się nam odgryzają. Sloboda Kovács wziął jeszcze jedną przerwę. On już nawet, myślę, przestał... No tam mówi ten drugi szkoleniowiec, co się do tej pory nie zdarzało, bo tam zwykle najwięcej ma do powiedzenia pierwszy trener, reszta milczy. Teraz wszyscy mówią już, to też jest oznaka... No czekajmy, to jeszcze nerwów. kilka punktów. Ale tak, będzie jeszcze... wiadomo, że ja nie wiem, czy on nawet swoich zawodników nie powinien uchronić od blamażu i ich zdjąć z boiska, tych podstawowych. Nie martwimy się. Na to na pewno się nie martwimy. Jeszcze raz Michał, Zarif nad siebie. No, przedarł nam się teraz Mirza Janpur. Adel Golami. Paweł Zatorski, druga linia, Michał Winiarski. To wszystko jest grane bardzo świadomie. Nawet jak można by się było do czegoś przyczepić, że nie wszystko wyszło w tempie, może nawet nie jest do końca zgubiony blok, to i tak nasi atakujący sobie radzą. No spójrz, nie było reakcji. Tutaj skakali we trzech, ale jak oni skakali? Chaotycznie, dziurawo. Tak. A Michał to wszystko widział, Winiarski, i celuje tam, gdzie chce. I Karol Kłos. Po bloku, ale bronimy, to jest dobra okazja do kontry dla naszej drużyny. Mariusz Lazły do ciasnego skosu, 13-7. No, gdybym miał porównać to do jakiejś walki bokserskiej, to ręcznik już by był po stronie Irańczyków. Siatkowcy jeszcze... Zaklaskał Kovács po tym ataku w Lazłemu. No popatrzmy, to jest mistrzostwo, naprawdę. Z tej strony w lewo, po tak ciasnym skosie, no... Chłopaki, zostawcie trochę nabojów, mistrzostwa się nie kończy. Karol Kłos. No i jeszcze, ale się nie przebijają. Oni czują, że naszych dzisiaj ograć na siatce naprawdę jest strasznie trudno. 5 punktów przewagi. No, Gafur się pytał którego ze statystyków, co robić chyba, bo... Gafur na zagrywce. No nie wiem, no, czy nie out. Było out, ale gramy. Trzeba dostarczyć piłkę Irańczykom. Oni mają kontrę, lewy atak. Trafili, to rozegrali bez problemu, do skrzydła, czysta wystawa. Tam był out, ale no, widocznie piłka była tak mocna, tak szybka, że... 101 na godzinę leciała. No. Tak, nie zorganizowaliśmy teraz bloku. Mają prawo też, tak jak powiedziałem, zdobyć punkty i dobrze, że jest ta przewaga. Amir Gafur. Lżej zagrał. Próbuje wyciągnąć naszych przyjmujących. To się nie udało. Mariusz Wlazły teraz blokowany. Tym razem trafiony. No, nie jestem pewien, czy nie za szybko odgwizdał sędzia. Będzie musiał poprosić o challenge. Była prawidłowa obrona. Za szybko przerwał to gwizdek. No, przespaceruje się Flanstro Derus, aby chyba pomóc swojemu koledze z Meksyku. Raz. No i dlaczego nie gramy? Dlaczego serwa i dwa nawet noga? No, przerwał gwizdkiem. Mamy wideo weryfikację. To w najlepszym wypadku może być bez punktu. Jeśli przerwał to gwizdkiem, no tak. To niestety to... będzie musiał dla nas z ekstra, dla Irańczyków niestety.
A jeśli uzna, że ta obcierka po Wlazłym, to było pierwsze odbicie, potem drugie Zatorskiego, ale właśnie w tym momencie on gwizdnął. Zrobił to przedwcześnie. Jest chyba bez punktu. Jest anulowanie tej akcji. Tak jest. Tak jest, bardzo dobra. No to jest właśnie Franz Loderus, to jest ogromne doświadczenie. Wszystkie największe imprezy niczego nie na świecie sędziował, nie, ale całe naprawdę. Szczęście, że on dzisiaj jest tutaj drugim sędzią. Nie odpuszcza kapitan Iranu, ale niepotrzebnie traci chyba energię. I... No, gdybyśmy mieli zamianę ról, to zdaje się tutaj kolega z Meksyku czekajmy. Miałby ogromny kłopot. Musimy przytrzymać teraz przyjęcie, bo ta zagrywka była dość agresywna. Gafur. Jest przyjęcie. Możemy wyprowadzić atak. Kubiak, szybsza piłka. Padnie. Wybronili się Irańczycy. No i tam znalazł się rozgrywający na lewym ataku i to zrobił dobrze. Padła piłka w boisko Irańczyków. Nie było czystej obrony. Reklamujemy to zagranie. Reklamujemy przejście dołem. Przejście dołem reklamujemy. Nie, ja myślę, że piłka była nieobroniona prawidłowo. Spójrzmy. No i co ty na to, Tomku? Myślę, że była piłka w kontakcie z boiskiem. Boisko było absolutnie. Tak, chłopaki nawet widać, że chodzą, mówią zostawmy, zostawmy, dobra, grajmy. Ograjmy ich normalnie, ale i tak będzie, no, musiałby być sędzia na challenge'u. Koniec, stop. Co było? Oj, to jestem zaskoczony. Ta piłka absolutnie nie była podbita prawidłowo. To jest niemożliwe. To jestem zaskoczony. Rozczarowany teraz tym Tomaksem. Nie wiem, nie widzieliśmy podglądu challenge'owego. Challenge'owego, no ale... właśnie. Dobrze, grajmy dalej, bo tutaj trochę to, żeby nam czasem się tutaj nie... Michał Kubiak. Cztery. No i tak straciliśmy kilka punktów. Będzie chyba czas. Czy jeszcze jeden challenge? Challenge. Był blok. Nie. No, zdaje się, za dużo się w dyskusję zaczynamy wdawać, ale to przerwę trzeba wziąć w takim razie. I tak też robi Stefan Antiga. Żółta kartka za opóźnianie gry. My chyba mieliśmy dwa challenge, Wojtek. I dlatego... wykorzystane. Dlatego sędzia nie dopuścił i stąd ukarana żółtą kartką. Musimy wrócić do gry. Bardzo zajmujemy się teraz, wdajemy w dyskusję. Uciekły cztery punkty z rzędu, trzeba wrócić do gry. Tak, tak. Pierwszy problem to jest przyjęcie zagrywki. Bardzo trudne piłki idą od Gafura i my tu właściwie bronimy do góry, bo wysoko, ciężko idzie wystawa. No i dalej, strzela tutaj bardzo mocno Gafur, za szybkie chyba. Nie było to dobre zagranie, ale blokaut, mamy szczęście. Wyszliśmy Michał Kubiak, uciekamy z tego ustawienia. To nie było dobre zagranie, powiedzmy sobie szczerze, to szczęście do kwadratu. Kubiak to zrobił robotę, bo wypychał do prostej. Tak, oddajmy wszystko, mamy trzy punkty przewagi, zagrywa Paweł Zagumny. Nie trzymamy tej obrony, tutaj kręcą nam w prawą stronę. Komunikacja między środkowym a obroną troszkę jest zaburzona. Albo jeden kierunek, albo drugi powinien wybierać. Tak naprawdę znowu Piotrek nie wybrał żadnego kierunku. Mirza Janbur, ale będzie zmiana. Mehdi Mahdawi. Tak, był bardzo wygodny taki... Zmiana na pozycji rozgrywającego chyba teraz. Przy siatce chce go mieć dwa razy, tego wyższego, skoczniejszego. No ale my musimy uspokoić swoją pierwszą akcję.
Oj, daleko faul teraz. Posyła piłkę Mirza Jampur. Nie wierzę, żeby oni byli w stanie nagle poprawić we wszystkich formacjach aż tak grę, a my musimy natychmiast uspokoić. Króciutka zmiana z Marufem. Marów już powraca, a w naszej drużynie Michał Kubiak na zagrywce. I ciąg dalszy ustawień Irańczyków ze swoim rozgrywającym przy siatce. Piłka na siatce, druga linia, boisko. Dobre zagranie, szybkie. No tutaj spadło nam to prowadzenie do 2 punktów i od dłuższego czasu utrzymuje się. Sayed. Kubiak na 4 metr, Michał Winiarski po bloku, bronią Irańczycy, ale to jest trudna piłka, to już było widać, jak ona leci w siatkę, że nie będą w stanie tego podbić. Druga przerwa techniczna, w secie trzecim prowadzimy 16-13 z reprezentacją Iranu. Hey, hey, this is the problem. Tak niewiele brakuje, ale jeszcze tutaj trzeba zrobić tych parę punktów, aby być w pełni spokojnym. Wracają obie drużyny na boisku. Zakończona druga przerwa techniczna w secie trzecim. Mamy zagrywkę. Piotr Nowakowski. Tak, ich rozgrywający dalej pod siatką. Dwóch w ataku. No, właśnie pomyślałem o tym przez moment, nie wypowiadając nic. Gramy dalej. Marów. To było bardzo dokładne przyjęcie. Jest tam Mariusz Wlazły, wybronili się. U nas się. Piłka dograć jeszcze spokojnie raz. Spokojnie musimy to rozegrać. Krótka, Karol Kłos, zaczęli bronić Irańczycy. No jest kontra. Po bloku. Tak jest. Dobrze, bo o, i Mariusz Wlazły, chyba kontuzja stawu skokowego. Nie, nic się nie stało. No, zadrżałem tu przez moment, bo przecież limit kontuzji w wypadku tego zawodnika został przekroczony. Tak, tak czy inaczej, zdecydowanie spadła nam jakość przyjęcia. Zobaczmy, jak to było. No, tutaj on. Nadepnął na nogę. No, tak czy inaczej, wynik jest już lepszy teraz, bo do skosu zaatakował Mariusz Wlazły, ale chyba trochę punktów niepotrzebnie wypuściliśmy. Przy ciut lżejszych zagrywkach nie poprawiliśmy przyjęcia, nie podciągnęliśmy piłki tak precyzyjnie do siatki. No, gramy dość czytelną grę, to jest ten, ale oddajmy, że oni obronili dwie, trzy piłki dość trudne. Mariusz Wlazły. Przy 13-8 się troszeczkę drużyna lekko zagapiła. Za mocno wrzucił. Za mocno wrzucił niepotrzebny błąd. O, będziemy musieli uważać tutaj do samego końca, bo Irańczycy będą szukać swojej szansy. Mamy tylko punkt przewagi. Gajemi na zagrywce. Tu trzeba uważać. Tak, trzeba się wyzwolić od patrzenia na wynik. Bo możemy grać sytuacyjną piłkę, tylko Michał Winiarski będą kontrować Irańczycy. Zaryf perfekcyjnie dograł. I to wpadnie. No, i jest 17-17. I sobie stworzyliśmy nerwową grę. Ale za pięknie by było tak. No, ale powinno. Ale 13-8 mieliśmy podstawy. To zdecydowanie nie. Sądzić. Tak, no, ale grajmy dalej. Tak, to jest ten zły moment na razie.
Dobre, teraz jest dobre przyjęcie. Mariusz Wlasły przedziera się przez podwójny blok. To nam znów daje prowadzenie. Na razie tylko punkt. Spokojnie, tam wędruje na zagrywkę Michał Winiarski. Przyjęli mocne uderzenie, po prostu out jest, nie trafia w boisko Mirza Janpur. No setka. No, jeśli takiej sytuacji nie wykorzystuje, to w dalszym ciągu świadczy o jego nerwowości, tak jest. No przecież to wyraźny jest błąd. Duży błąd. No patrzmy dalej, bo mocną zagrywkę Winiarskiego przyjęli. Jeszcze raz Michał. No, może być pierwsza nerwowa końcówka seta w tym meczu. Nie wykluczam, bo siadła nam trochę zagrywka i mamy bezpośrednie też błędy. Adel golami. Flot, przyjmujemy bez problemu. Kubiak, asekuracja. Potrójny blok. Za szybka wystawa Zatorskiego. Trochę szarpiemy tutaj teraz. Może czas zagrać środkiem, bo oni idą w ciemno do nas i na lewo czy na prawo. No to jest uwaga już do Pawła Zagumnego, powinna z boku gdzieś drobna uwaga taka pójść. Znowu remis. Wystarczyły głupie błędy na zagrywce po przerwach i znowu się zrobił taki mały. O, szarpiemy teraz przyjęciem, Kubiak do prostej, fałd. No i Iran bodaj po raz pierwszy dzisiaj na prowadzeniu. O czas prosi Stefan Antiga. Będzie nerwowo. O, cierpi tam Michał Winiarski, nie wiem co tam się stało. No, zdaje się Michał Winiarski jest wyeliminowany z gry. Tak. Będzie potrzebna zmiana. Fatalny obrazek. A zdaje się, znowu coś z kręgosłupem się stało. No to chyba Rafał Buszek albo Mateusz Mika. Nie, Mateusz Mika. No, kłopot na kłopot. Moment, w którym straciliśmy wyraźną przewagę. Podaliśmy rękę, psując zagrywki Irańczykom. Oni zagrali kilka dobrych akcji w obronie. Wyprowadzili kontry. No, Michał Winiarski, lider absolutnie naszej drużyny. No, jest problem znowu chyba z kręgosłupem i Michała już na pewno nie zobaczymy dzisiaj w grze, a boję się, że to może być. Dobrze. To są zawsze smutne obrazki, kontuzje wszelkie, ale one są wpisane. Tak, no nie przesądzajmy, na razie jest wykluczony, nie może grać. No, Mateusz Mika wyrwany z rzemki. Teraz już gramy końcówkę tak jakby się wszystko, inny film, inna historia się rozpoczęła. Adel golami. Kubiak na palce. Mariusz Wlazły no, zaplasował tylko. Ale oni też nie mają najlepszej piłki. Au. Posyła fałd. Jest 20 do 20. No dobrze, że ten prosty błąd, bo my miękko gramy od pewnego czasu. Samodzielnie nie jesteśmy w stanie zdobyć punktu. Zmiana. Dawid Konarski za Pawła Zagumnego, ale to jest do pomocy w bloku teraz. Zostajemy bez rozgrywającego. Czy to nie jest początek podwójnej zmiany. Na razie nie. Karol Kłos. No, patrzymy tu na Michała. Podnosi się, ale z trudem. Mamy kontrę. Gramy, możemy skontrować. Mariusz Wlazły z drugiej linii. Nie skoczyli do niego. Są w opałach, ale będzie kontra Irańczyków. Podwójne odbicie. To dobry było! Blok. Jest dobry blok! Jest blok! 21 do 20. W miarę spokojnie Karol się zachował tym sposobem dolnym, postawił piłkę powiedzmy bezpieczną, a Mariusz no uderzył. Te domknięcie bloku Konarskiego. Brawo dla Konarskiego, znowu dobra jego reakcja na siat. Karol Kłos. No będzie to trzeba ciężko walczyć w końcówce. No już nic nie idzie tak pięknie jak się ma. Tak, bajecznie było do stanu 13-8, ale
Teraz rozpoczęła się walka górą. Górą zmierzył na blokę Mirza Jampur. Musi wracać Paweł Zagumny na boisko Zakonarskiego. No, przepadła tutaj taka ewentualna podwójna zmiana. Jesteśmy z ustawieniami, ale za chwilę Paweł idzie do drugiej linii. Jeszcze raz jest z przodu. Nowakowski, Kubiak z przodu. Amir Gafur. Przestrzelił. Out. Teraz każdy punkt na wagę złota naprawdę, właśnie, bo no. Jest ciężko. To jest bardzo trudny psychologiczny moment dla naszej drużyny. I oddajmy tutaj seta. W pierwszej linii rozgrywający, przypomina Mariusz Wlazły. Przyjął Zaryf bardzo dokładnie i krótko. Broni jeszcze tam Zaryf. Aj, do prostej to uderzył Gafur, to będą walczyć. Już nie ma co wracać do tego, że mieli 13-8, ale to gdzieś tam jest z tyłu głowy, aby zawodnicy tego nie mieli. No tutaj teraz mobilizują się Irańczycy. To już jest trochę inna drużyna niż jeszcze kilkanaście minut temu. Jest niezłe przyjęcie. Mariusz Wlazły, przedarł się, to znów nam daje prowadzenie. Za wszelką cenę Paweł musi raz uruchomić środek, moim zdaniem. Zagrożeni środkowi na razie. Potwornie szybko się przesuwają i w ogóle nie reagują już. Nawet się nie zatrzymują. No teraz jest taka akcja, która gdyby udało się w niej punkt zdobyć, to myślę, że... Czas jeszcze. Ale właśnie, o tym dobrze wie Slobodan Kovač, on teraz prosi o przerwę. Cierpi Michał Winiarski. No może to aż tak groźne nie jest. To się wszystko okaże dopiero pewnie po badaniach, bo jutro, jeśli wygramy tutaj, no chcemy bardzo za 3 punkty, to ten mecz z Francją nie jest aż tak ważny. Co prawda, poza tym no są zmiennicy, tak bywa. No dobra, wracajmy na boisko, bo to jest teraz kluczowe. To będzie dyskusja na po meczu na pewno. Teraz troszkę lżej zagrał. Irańczycy, środek, Zator wyszedł tutaj w obronie, teraz znakomicie, jest szansa do skontrowania. Jeszcze gramy, druga linia, nie skaczmy do bloku, bo... Wystawa spokojna. Kubiak na prawo, na 2 tempo. Wejdzie, punkt, weszła. Ciężko i szczęśliwie, fantastycznie, 24-22. I to jest meczball na wagę awansu do czołowej 6, mistrzostw świata. Bardzo dobra obrona Pawła Zatorskiego. Wyciągnął piłkę taką, jaką wreszcie Zator powinien wyciągać. Tak jest. Może długo czekaliśmy na to, ale jest teraz ta obrona. No co tu przewidzieć? Co wystawi ich rozgrywający? Na lewym skrzydle ten Mańkut. Saed pod siatką na środku. Będzie ciął do prawej strony tutaj Kubiak. Czy zaryzykuje Kubiak? Przeszła piłka na drugą stronę. Dograli Irańczycy. Mamy kontrę. Nie będzie kontry. No dobra, teraz szybka koncentracja i stajemy na pozycję. Aż niewiele brakowało, żebyśmy pociągnęli tą piłkę. Jeszcze jeden meczbol, ale teraz Irańczycy będą zagrywać. No i właśnie wprowadzają na boisko Tasza Koriego, ten, który tutaj rozstrzygał już swoimi zagrywkami w paru spotkaniach, ale może nie teraz. To będzie flot. Ja zakładam zegarek. Proszę bardzo. Piłka meczowa. Jeszcze jest wycierane boisko po tej obronie. Tak, bez paniki, bez histerii, panowie. Za dużo rad to też za dużo rad, to za dużo pomysłów w głowie. Tasza Kori, piłka meczowa dla reprezentacji Polski.
Ostry bardzo wlot, jest dobre przyjęcie, możemy to zakończyć. Wlazły, bronią się Irańczycy. Oni mają kontrę, jak to zrobili? Nie wykorzystana akcja, przerzut. Ajaj. Przyjęcie było nie najgorsze. Po 24. Dobrze przyjął Paweł, jest środek, jak oni to bronią. Boisko. No i będzie piłka setowa dla reprezentacji Iranu. No to się dzieje tak, to czego się obawialiśmy właśnie z tą drużyną. Jedno gapiostwo. Jak się ich nie dobije, to po prostu się podniosą. I to się na razie dzieje. Ale jeszcze gramy tego seta. Gramy. Jeszcze nie przegraliśmy, choć zrobiło się bardzo nerwowo po tej... No w paru miejscach to się zrobiło nerwowo, ale na razie grajmy. Piłka setowa dla Irańczyków. Siatka dotknięta. Przegrywamy seta. Na własne życzenie trochę, prowadzą 13-8, ale jeszcze będziemy sprawdzać. Poczekajmy. Siatka dotknięta chyba była nie górna taśma, moim zdaniem. Właśnie. No, spore rozczarowanie. Jesteśmy w bardzo kiepskiej sytuacji teraz my mentalnej. Mieliśmy na tacy wszystko, co chcieliśmy. No, teraz się nie możemy kamieniować tym, że żeśmy nie wykorzystali setki. Kontuzja Michała Winiarskiego, 13-8 dla nas. Seria popsutych zagrywek. No popatrzmy, oj, górna taśma. No, niestety, koniec, nie set. Koniec set. Gramy ma... czwartego seta, nie ma... Tak jest, przegrywamy 24-26, to spotkanie będzie trwać dalej. Obry z dobrym skutkiem dla nas. Polska, Iran 2-1 na Mistrzostwach Świata 2014. Prowadziliśmy 2-0. Było 13-8 dla reprezentacji Polski. Zaczęliśmy się wciągać trochę w challenge, chyba niepotrzebnie, mały przestój. Potem prowadzimy 16-13 na drugiej przerwie technicznej. Piotr Nowakowski tuż po przerwie psuje zagrywkę. Potem jeszcze Michał Winiarski, a może od tego właśnie powinniśmy zacząć. On opuszcza teraz boisko. Kontuzja najprawdopodobniej kręgosłupa, która wyklucza go dzisiaj z gry, oby nie na całe mistrzostwa. I tym samym sprokurowaliśmy sobie trochę trudną sytuację. Prowadzimy, cały czas walczymy o te 3 punkty, w ogóle o zwycięstwo nad reprezentacją Iranu, ale teraz już to będzie zupełnie inna gra, bo Iran się podniósł, a wiemy, jak oni są groźni. Tak, no podniósł się, a właściwie w momencie, w którym otrząsnęliśmy się troszkę, złapaliśmy 2 punkty przewagi, graliśmy 2 piłki na mecz. O ile w jednej akcji no, Irańczycy po prostu zagrali swoją akcję perfekcyjnie, niewiele mogliśmy zrobić, no to w drugiej akcji to my mieliśmy piłkę meczową. Zagraliśmy przez prawy atak na podwójny blok, przerzut na lewe skrzydło, na pojedynczy blok, na najniższego blokującego, wydawało się jakby no, złotą drogą. To jedno. A dwa, zatrzymali atak Piotra Nowakowskiego, który wykonał na pełnym zasięgu, no to była ich... tajemnica. Ten plus właśnie po ich stronie. Mateusz Mika zastępuje Michała Winiarskiego. I oby robił to dobrze. Właśnie do niego piłka na ten lewy atak. Jest tam trzymany. Gramy nerwowo już tej pierwszej akcji. Tak, głowy troszkę spuszczone. No nie dziwmy się. Siatkówka to naprawdę bardzo okrutna gra, gdzie pokora i takie elementy są... no, wszechobecne. Teraz zespół musi się otrząsnąć z potężnego szoku, bo to jest naprawdę szok. Prowadzić tak mecz, grać rewelacyjnie, aż za dobrze. Tak. Aż za dobrze. No ocenialiśmy to w samych superlatywach i brakowało przymiotników. Ale nie dokończyć, to jest naprawdę złe demony. Módlmy się o dobry początek, naprawdę. Trzymajmy kciuki, żeby wytrzymali, bo w głowie są same gwoździe teraz. Out. Out, nie trafił Farhad Gaemi, 1-1. Ja tylko troszkę liczę na to, że jednak w przeciągu, jeśli nasi nie załamią gry, nie ma takich oznak, jest trochę nerwowo. Ale też nie wierzę, żeby Irańczycy nagle dziś jeszcze byli w stanie wrócić nagle do jakiegoś bardzo ekstremalnego poziomu. Do dobrego tak. Zarif punkt, przyjmuje ten, ale Kiwka broni za gumny, mam... No źle Nowakowski to wystawia. No za dużo tych błędów ze strony naszego środkowego. Naprawdę. No, nic więcej, no co można powiedzieć. No. To jest to, co nie powinno się zdarzyć. Nie powinno się zdarzać zawodnikom na tym poziomie. To jest zwyczajna, prosta piłka. Adel Golami.
Dobrze, to na początku seta, ale no było już parę innych sytuacji. Zostawiamy to, trzeba tutaj walczyć teraz z Iranem. Dobrze przyjął Kubiak. Miko! Może on teraz się odbuduje! Znakomicie, dobra, szybka piłka na lewą stronę. O, przypominam sobie swoje słowa, oczywiście właśnie, nie chciałbym, wyplułbym to i wyrzucił, ale jeśli Mateusz zostanie bohaterem tego meczu, jedna piłka to mało strasznie, że Winiarski, nie, to ja oczywiście nie szastam słowami, ale niech on zagra tylko dobrze. Mariusz Wlazły. Jest dobre dogranie. Oj, tutaj przesunięta krótka Sejet. Sobie pokrzyczą trochę teraz Irańczycy. Tak, oni będą budowali na tej atmosferze takiego troszeczkę zdruzgotania naszego zespołu. Trzymać wynik. Za wszelką cenę trzymać wynik. Nie dać się teraz ciągnąć nic przy siatce. Amir Gafur. Utrzymujemy przyjęcie, przesunięta krótka, Karol Kłos. Odważnie zagrana z Pawłem Zagumnym, łaskie dosyć przyjęcie. Tak, powiem szczerze, że gdzieś tam przemknęła taka ocena, że my graliśmy tak dobrze, że trochę nie zwróciliśmy na to uwagi, ale my prawie w ogóle nie gramy środką, w ogóle. Nowakowski miał cztery ataki, a Kłos jeden. On atakuje drugi raz w tym meczu. Z tym, że nie było jakby powodu, żeby się tu zastanawiać nad rozkładem ataku. Dobra zagrywka, dobra. Strepcz, ale nic nie trzymamy blokiem Pozatowski, Blond i Kubiak, to jest dla niego ta piłka tak i wypchnął po rękach Sejeda. Nie wiem, co chcą sprawdzać. Kto komu wypchnął? Oj, tutaj iskrzy pod siatką. Kubiak na pewno nie da sobie tam nie dał piątki, nie dał piątki. I bardzo dobrze, to trzeba twardo teraz. Ja myślę, że Michał wyciągnął rękę, po prostu chciał się klepnąć z zawodnikiem. To komu wypchnął tę piłkę? No, jasna sprawa, że to Michał Kubiak wygrał tą akcję, natomiast, bo tam tylko reklamowali piłkę, piłka dla nas. Wróćmy do gry. To miała być siatkarska, normalna wymiana. Przywołuję teraz. Saeda też przywoła. Przegrali tą akcję sportowo. Michał wyciągnął rękę do Irańczyka. To nie przeszkadza, że trochę zaiskrzyło. A Irańczyk nie klepnął się. No, nie chce podejść. Z tym, że to nie było, to z Sajedem się przepychał przy siatce. Omarow podchodzi. Podali sobie ręce. Ale Sajed jeszcze ma coś do powiedzenia. Żółta kartka. Żółta kartka nie skutkuje utratą punktu. No dobrze, mamy naprawdę ciśnienie podniesione. Ale i żółta kartka dla Marufa, także porówno, tak, bo tu był konflikt jakby dwóch zawodników. Nie widziałem zresztą takiego aż przewinienia, żeby tutaj może aż karać. No, ale sędzia chce, no może zabezpieczyć, żeby tu nie wybuchło. Wybuchło coś więcej. Mateusz Mika. Irzo Jampor, możemy grać. Zatorski. Kobiak na lewym ataku. Ta kiwka nie wejdzie. Zarif jest tam w obronie. Mirza Jampor. Bronimy. Zator gra dzisiaj naprawdę dobrze. Mariusz Wlazły. Ależ tam Paweł Zatorski wyszedł. Ale punkt mają Irańczycy. No teraz tej walki będzie bardzo dużo. Jeszcze coś się nie podoba tam chyba Gafurowi. Pośliznął się Michał. Michał Kubiak został mokry ślad po pierwszej interwencji. Dobrze, że się nic nie stało, bo ten uślizg był też niebezpieczny i niespodziewany. 4-4. No, wciągnęliśmy się w walkę z reprezentacją Iranu i teraz trzeba ponieść tego skutki. Tylko lata doświadczeń i lata gry mogą ci pozwolić opanować taką sytuację w głowie. Jak zaczniesz przeżywać i nie wyrzucisz tego, co było, trzeba się zresetować prawie do zera, tak jakby ten mecz się zaczął od tego seta. Cała historia tych dwóch poprzednich naprawdę nie ma znaczenia. Tak.
To jest nawet trzech poprzednich. Mówię tych dwóch dobrych, bo ten trzeci to jest no, nasza mała katastrofa. Mirza Janpur, a serwisowy. No, obrócił się do prostej, zmieniając kierunek. 5-4 dla Iranu. Ustawienie sprawdzają nasi siatkarze. Chyba stoimy prawidłowo, nie ma problemu. Intensywnie grzeje się Możżonek. Coś mi mówi, że Nowakowski już na boisko nie wróci. Potężna zagrywka. Tak, no jest Mariusz za dwa tempa, Mariusz wlazły. No. Za wysoka wystawa, podniesiona. Siatka jest reklamowana przy bloku, dotknięcie siatki. No tak mogło być, Irańczycy tutaj mają miryny dosyć niewyraźne, zobaczmy. Dotknięta. Lewa ręka na pewno skrzydłowego. Nie dotknięta. To ja już nic z tego nie rozumiem. No to ja nie wiem. O ramę. O ramę. Ale to chyba nie jest ta akcja. To, no. Dobrze, nasi koledzy chyba znowu inną akcję złapali. Tam, gdzie był błąd, sędzia znowu co innego. Ale kłopot, coraz większe kłopoty. Przyjmujemy na stronę Irańczyków. Z opóźnieniem ten atak na razie. Jeden blok potrzebny. Teraz właśnie był potrzebny ten blok. Piąty punkt dla naszej drużyny. Oj, tam się cuda dzieją pod siatką teraz. Teraz już będą na pewno wymiana takich zachowań, bo Irańczycy też się bezczelnie. Tak, to co przewidzieliśmy. Nowakowski schodzi, wchodzi Możżonek. Bardzo dobrze Marcin Możżonek. Doświadczenie. Ogromne doświadczenie. Tak. Dobre zmiany do tej pory Marcina. Roztrzęsiony jest Nowakowski. No, za dużo ma błędów, zbyt prostych. Tego się nie da nawet nadrobić wspaniałą grą w innych elementach. Karol Kłos, płaska zagrywka, dołem musiał wystawiać Marów. O, to nie był atak po bloku, a jednak. Tak, tak, było i też my się nie możemy denerwować, frustrować. No, Irańczycy mają dwupunktowe prowadzenie. Oby tutaj nie odskoczyli. No, no, no. A no właśnie, to jakaś obcierka. No nasi nie walczyli o to jakby. Sejed. Możemy dokładnie. Oj, 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 oj. Będzie przerwa techniczna z trzypunktowym prowadzeniem Irańczyków po tym podwójnym odbiciu. A tutaj już się zaczyna gra Iranu. Sejed na zagrywce. Tak naprawdę pierwszy raz w tym meczu jesteśmy w sytuacji, gdzie mamy stratę punktową. I w tym meczu nigdy nie mieliśmy straty punktowej. My cały czas prowadziliśmy, aż do meczowej piłki. O. Jest szósty punkt i tutaj Paweł Zagumny w naszej drużynie na zagrywce. Bez problemu przyjęcie Irańczyków z znoszącej piłki, ale... Po bloku. Tak jest oceniona. Nie było bloku, challenge'ujemy. Jak nie będzie bloku, będzie out. Out był, tylko czy było po bloku, właśnie.
Ale my chyba nie, wiem, ale my nie żądamy sprawdzenia po bloku. To oni ręcz. Kilka. Boisko jeszcze. No było. Było. 9 do 6. O, inny mecz nam się zrobił zupełnie. Przerwa dla Stefana Antigi, czy... Nie, chyba się nacisnęło po prostu. Dwa challenge. Informacja, że straciliśmy challenge'owanie. Tak. To nie jest dobre. Ożyli kibice z Iranu. Marów. Świetnie rozegranie na drugą linię do Mateusza Miki. Potrzebny jest nam natychmiast powrót regularności przyjęcia. Michał Kołbiak. Tak na spokojnie oceniając, jeśli możemy mówić o jakimś spokoju, ale... O, spokój się skończył w tym meczu. To właśnie przez zgubienie precyzji przyjęcia, żeśmy się wprowadzili w złą grę. O, za lekko teraz już Irańczycy, ale jest obrona, możemy wyprowadzić kontrę. Na drugą linię Kubiak, fałd. To, co nam wychodziło tak pięknie, z płynnością, z łatwością i ze szczęściem, to teraz... Teraz niestety tego szczęścia zabrakło. Liczył tam na blok chyba Michał Kubiak, ale mocno się przeliczył. Znów trzypunktowe prowadzenie ma reprezentacja Iranu, Gaemi. Oj, posyła tutaj bomby w naszą stronę. Miko! Kolejny udany atak. Chcę pomyśleć, że taka wystawa na lewe skrzydło by załatwiła ten mecz, to aż mnie mierzi. No widzisz, wracasz jeszcze do tego. A ja mogę. Oni lepiej, żeby nie wracali. Marcin Morzonek. Dobra wyrzucająca. No niewiele. Pracował tam w pojedynkę Mateusz Mika, ale to teraz Irańczycy są na fali na pewno. Jeszcze trzeba ich tutaj próbować. Nie musimy złapać wynik. Złapać wynik i kontakt z przewagą. Niestety ta sytuacja jest strasznie dla nas niedobra. No właśnie, to już jest wyblok Mirza Janpura i natychmiast kontra. I środek, brawo, ale jest Karol, Karol teraz skoczył świetnie. Dobrze, nie dajemy odskoczyć Irańczykom, tylko jeszcze trzeba ten krok zrobić tutaj. Obrona blokiem zawsze jest tą ostatnią deską ratunku i ta deska ratunku nas uratowała. Paweł, troszkę trzeba wrócić. Ja nie wiem, czy ktoś Pawłowi jest w stanie to powiedzieć. Paweł sam do tej pory kreował zresztą doskonale grę. Mariusz Wlazły. No, przyjmują mocne zagrywki. Gramy jeszcze. Może atakować Mariusz. Blok. Tak, to się zaczynają już te pokazy. No właśnie. No, za Janpur. Sami na to pozwoliliśmy. Irańczyk. Była szansa, ale uciekła. Nie możemy tutaj przejść tej magicznej granicy dwóch punktów. Znowu wrócili do trzech. Gafur. Out. Na całe szczęście, bo rozkulał nam się tutaj w zagrywce Gafur. 111 na godzinę. Trzeba tutaj ten krok zrobić do przodu. Mateusz Mika. No nie. Kompletnie nie spieszy się teraz Mirza Janpur. Bomba.
bombardują nas tutaj teraz zagrywkami. Kubiak przełamał blok. Tak jest, blokaut. Blokatenka, ściślej mówiąc. 11 punkt. Przy własnej zagrywce musimy zapunktować. Karol Kłos. Druga z rzędu zepsuta zagrywka. No w ten sposób nie możemy grać. Najpierw Mika, teraz Kłos. Iran znowu ma trzypunktowe prowadzenie, ale tak punkt po punkcie zbliżamy się do tej strefy, w której będziemy bardzo zagrożeni. No właśnie. Mika trafia. Narożnik, dobrze, teraz Paweł rzucił na drugą linię, chociaż to było ogromnie ryzykowne, ale no musimy tutaj szukać takich zagrań. Dobrze, Mateusz Mika. Blok, kwestia ustawienia bloku. Oni od pewnego czasu naprawdę przyjmują powtarzalnie. Paweł za skrót, Pawła. Trochę tam szarpnęli, ale możemy grać. Możemy grać, zdąży Paweł, odegrał tu na prawo. Po co, kiwka na pojedynczym może bloku. Może Kubiak tam się znajdzie. Niesiona, ależ błąd. Błąd Wlazłego, przecież na pojedynczym bloku nie ma takich. No tak skuteczny był Mariusz, tutaj gdzieś to zgasło. Czemu wstrzymał rękę Mariusz? No bolą takie akcje, bo to są akcje doprowadzone po kontrze, przy naszej zagrywce. One bolą podwójnie w tym momencie, przecież gonimy wynik. Marów. Bardzo dobre teraz przyjęcie. Kubiak mocniej, tak jest. Ciągle te dwa punkty teraz. To dwa, to trzy, to dwa, to trzy. No dobra linia bloku. Wlazły Mozżonek, Mika. Mika, tak jest. Michał Kubiak, może tak, tu poszukać. Miejmy nadzieję, że agresywna zagrywka Michała. Zmienił na Flota. Mają w punkt przyjęcie, mają w punkt przyjęcie. Druga linia, ale mylą się. O, dawno im się to nie zdarzyło. Przestrzelił teraz. Sejet. Nerwy. Wszyscy mają swoje nerwy. Irańczycy też. No, oni jeszcze przegrywają to spotkanie. 1-2. Tak. No, przeszliśmy tę magiczną barierę od kilkunastu minut. Tylko punkt przewagi. Michał Kubiak. Po prostej. Oj, krótka. To było widać, że to może zagrać. Druga przerwa techniczna w secie czwartym. Dwupunktowe prowadzenie reprezentacji Iran. Widać niestety, nie da się ukryć, widać ślady na twarzach naszych zawodników, co się dzieje w głowach. Troszkę taki jest smutek, poszukiwanie znowu entuzjazmu, znowu wiary. No i musimy to znaleźć, jak nie znajdziemy, to ten mecz będzie naprawdę, do końca będzie katorgą. Jeszcze wycieramy boisko. Pamiętajmy też, że straciliśmy Michała Winiarskiego, to też mogło gdzieś tam podziałać na głowy zawodników, ale no dźwiga tutaj ciężar Mateusz Mika, przecież on grał, także nie jest to dla niego nowość. Sejet. No, niestety znowu wracają do trzypunktowego prowadzenia Irańczycy, podskoczyła ta piłka, nieporozumienie między Miką i Zatorskim. Mika, nie wolno przyjmować na prawą stronę, jak jesteś na lewym ataku. To jest taka święta zasada siatkarska. Jeszcze masz libero obok. Tym bardziej, że on przyjmuje bardzo dobrze. Paweł Zatorski. Farhad Gajemi. Daleko podrzucił.
Oj, właśnie Zator przyjął. Dobrze, Marcin, świetnie. Potrzebna jest tam gra środka, naprawdę. Gra środkiem, ale przyjęcie to, powiedzmy sobie szczerze, wiemy, że jest teraz bardzo, bardzo nieregularne, bo Irańczycy, mając przewagę, no i wygrywając tego seta w takich, a nie innych okolicznościach, oni teraz na zagrywce wróciło im wszystko, czego nie mieli. Marcin Marzonek. Oj, szarpnęli trochę. Jest blok, ale nieskuteczny. No niewiele zabrakło. Tam obracał golami w lewo. Nie możemy tutaj stworzyć sobie takiej sytuacji, która dałaby nam możliwość odrobienia tych strat. Golami. Dobrze, Kubiak. I Mariusz Lazły, no wraca do tego ataku. Tu nie ma półśrodków. Teraz to trzeba jeszcze lepiej zagrać niż w tych pierwszych dwóch setach. Taka prawda, bo zdecydowanie inny poziom zaczął prezentować przeciwnik. No, zaczynamy szykować podwójną zmianę. Z lekkim opóźnieniem Mariusz Lazły jest przy siatce. Chyba Konarski już powinien wejść, no, ale nie. Ciągle przyjmują teraz. No i jeszcze gramy. Tak, chyba się nasi zgodzą. '19-16. Czy będziemy to w stanie przełamać w tym secie? To jest pytanie. Amir Gafur. Lekko zagrał. I druga linia, Kubiak, będzie piłka przechodząca, na siebie bierze to wszystko Kubiak, odegranie, no, przekombinowaliśmy trochę, ale i Irańczycy też. I jeszcze myk, Miko ze spokojem obija ten blok, tak jak to robił wiele razy. Może nie wszystko znowu poszło w tej akcji, ale jak nie kończymy też czystych sytuacji, oni zaczęli... Oni też są zdenerwowani, to cały czas jeszcze nie jest ten Iran, który znamy, na całe szczęście. Mateusz Mika. Mają przyjęcie, no i tutaj po prostej. Amir Gafur. Spójrzmy, jak to wyglądało na szerokości. Mirza Jampur. Skrót zdążył tam Zatorski. Mariusz Wlazły, blokout! Potężne uderzenie, które tutaj, którego nie był w stanie zatrzymać Sejet. Tak, Mariusz, teraz widać, że już chyba do końca meczu nie kiwnie, jak nie będzie musiał. Jest pełna siła. No złapać ich jeszcze na jednym ustawieniu, żeby złapać jakiś punkt. No, zbliża się ten decydujący moment. Karol Kłos. Nie. Będzie ciężko, będzie bardzo trudno. Mahdawi i Tasakori. To nie jest ta klasyczna podwójna zmiana, bowiem Mahdawi wchodzi chyba na poprawienie bloku jako drugi rozgrywający, natomiast Tasakori to jest zmiana zadaniowa. Tak, to są dwa zadania w jednej zmianie. O, zaplasował Mariusz Wlazły, Gaemi. Samo asekuracja, jeszcze raz tam Mariusz mocniej, ale jest blokowany. Oj, sytuacja nasza bardzo zła w tym secie czwartym.
Przerwa dla Stefana Antik. No niewiarygodne to, co się stało. Wygląda, że się nie wydobędziemy z tego sekta. Nie otrząsnął się zespół. Hamulec ręczny się zaciągnął, hamulce się zapiekły. Nie gramy. Sobie spoglądam w tabelę, ale posłuchajmy trenera. Cztery punkty, niezwykle trudne do odrobienia, tym bardziej, że to już nie jest ten sam zespół ani Iranu, ani reprezentacji Polski. Zabrakło może 10 sekund, żebyśmy byli od godziny na ulicy Piotrkowskiej. I jeszcze as serwisowy. Teraz nasza gra się rozpadła, to trzeba powiedzieć. Stracimy punkt, na to wygląda. Awansu bezpośredniego po dzisiejszym meczu nie będzie. Wszystko będzie rozstrzygać się jutro, ale to jeszcze trzeba wygrać ten mecz. Może jeszcze tutaj trzeba spróbować kiwka w boisko czy w aut. Aut. Piłka setowa dla Iranu. Tak to jest, jeśli poda się takiemu zespołowi rękę, a myśmy to zrobili. Sytuacja bywa nie do opanowania potem. Tym bardziej, że wszystkie walory Iranu znamy od dawna. Aminta Shakori. Jeszcze psuje zagrywka. Powiem ale... szczerze, że trochę mnie zastanawia, że ten Arantiga nie dotknął wcześniej składu. Nic nie, nikt, żaden rezerwowy nawet nie jest odkurzony. Nie wiemy, co może zagrać Konarski, nie wiemy. O, Fabian Żyzga teraz pojawia się za Pawła Zagumnego. Mała będzie śpiew w tym momencie taki, szczerze mówiąc. Nie wiem, co to jest za zmiana. Piłka setowa dla reprezentacji Iranu. Mocniejsza zagrywka, ale teraz oni to przyjmują. Jeszcze tu Marcin Możdżonek pograł blokiem. Kontra Mariusz wlazły. 20 punkt. Chcą sprawdzić chyba Irańczycy cokolwiek. Już nawet nie zastanawiam się, co chce sprawdzić Kowacz. Raczej jestem też myślami przy tiebreaku niż przy analizie tej akcji. Zwłaszcza, że już 2-3 razy widzieliśmy co innego na naszym obrazku, a co innego oceniał sędzia dzięki kamerom challenge'owym, więc... No, z nieba do piekła. Zafundowaliśmy sobie jazdę, a teraz nie wiemy, czy skończymy w czyściu takiej przechowalni. No, to czyście, co będzie najlepsze wyjście w tej sytuacji. Łokciem Marcin Możdżonek dotyka górnej taśmy. Przegrywamy tę czwartą partię 19 do 25. W całym meczu remis 2 do 2. Za kilka minut będzie tiebreak w Łodzi. 2 do 2 meczu Polska-Iran w drugiej serii spotkań, w trzeciej serii spotkań drugiej rundy Mistrzostw Świata. No, byliśmy w niebie, tak jak przed chwilą mówiliśmy, kiedy prowadziliśmy 2 do 0 i było 13-8 dla reprezentacji Polski, potem jeszcze prowadzenie 16 do 13, potem jeszcze 24 do 22. Seria wypadków, które się zdarzyły, nieprawdopodobna. Dobra, ale tak, Tomek, zostaw ale historię, taka patrz na boisko. Tomek, spójrz na boisko. No, co my wyprawiamy, zobacz to grana. Rozgrywający, który siedział 4 sety, nie dotknął piłki, jest posuwany na boisko. To, że jest to mu syn, to nic to nie zmienia. Pełne szaleństwo. No, stał ile w kwadracie? Nie przegrywając seta do 18, nasi trenerzy nie dotknęli rezerwowych. Ogromne zaniechanie. Kto wierzy, niech się modli, bo rozsądków to w tym żadnego nie ma. Znaczy logiki.
Dobrze, grajmy. Jak wygramy, to jeszcze jesteśmy na wierzchu. Jak przegramy, to już będzie kiepska sprawa. No, to czekajmy na pierwsze akcje, bo one mogą pokazać... Michał Kubiak. Czy zespół już się otrząsnął, bo i tak już wie, że coś stracił, a może stracić jeszcze więcej. O, na razie w półsiatki Michał Kubiak. Adel Golami. ...38% przyjęcia mieliśmy w tym czwartym secie. To bardzo niska wartość. Ale w drugim, ale w trzecim mieliśmy 22. Fabian Drzyzga na lewą stronę, wybronili. Ale to jest trudna piłka, tylko... może lepiej nie skakać. Właśnie, jest obrona. I Mariusz Lazły przełamuje blok, 1-1. No, spokojna reakcja naszego, spokojnie wybronił Fabian Drzyzga piłkę, łatwą, ale jeszcze spokojnie wystawił Nowakowski. A tych parę łatwych piłek my dzisiaj... Marcin Marzonek, przepraszam. A takie niby proste zagrania okazały się trudnymi. A trzeba jeszcze to próbować zatrzymać ich blokiem, bo tego dawno nie było. Szerzej skrzydłowi do bloku, bo za wąsko stoją i lecą na przestrzeni, na szerokości siatki. Spójrzmy, frunie nasz skrzydłowy, nie dogoni go środkowy. Kubiak na palce, ale bardzo dokładnie. Mika tam na lewym ataku. Spokojnie obił ręce Marufowi. Taktyka połączona z dobrym wykonaniem. Ich rozgrywający dzisiaj bloku na swoim koncie ma 1. W ogóle oni mają 3 bloki punktowe. W całym meczu? Nie, to był chyba czwarty set. No właśnie, bo to trochę więcej jest. Tak. No na pewno. Suma jest większa, tylko gdzieś mi ucieka ta kartka. 6. 6 bloków. No, mocne uderzenie, ale będzie jeszcze atak. Bronimy. Paweł Zatorski znakomicie. Może teraz Mika Kiwka. Nie ma Marufa w rozegraniu. Jest blok. Jeszcze się was asekurowali jakoś Irańczycy. Kiwa. I teraz mamy bardzo dobrą okazję do skontrowania. Wlazły. Mamy kontrę. Jeszcze raz. Mika. Oj, czemu on... Niepotrzebnie przyspieszamy chyba, bo może trochę wyżej trzeba zagrać, ponieważ tej piłki od dwóch akcji nie dotykał rozgrywający w ogóle. To nie wyglądało źle, tylko Mika faktycznie nie miał, miał tak skrócony czas nawet na wyskok. Przy jego wzroście troszkę zabrakło zasięgu, bał się. Na pewno była szansa na punkt trzeci dla nas. No dobrze, przyjmujmy i grajmy swoją akcję. Mirza Jampur. Walczymy o 2 punkty w tym meczu. One są też cenne. Mogą się okazać bezcenne, właśnie. O, szarpiemy to przyjęciem, ale jest tam Mariusz Wlazły, który jest blokowany. No, gdzieś tam próbuje do środka zawinąć tę piłkę. Tak, Mariusz z piłek wyższych, troszkę trudniejszych, rzadko się wybiera do prostej. Stefan Antiga prosi o przerwę, to jest tiebreak, tutaj szybko wszystko się dzieje. Na razie przegrywamy 2-4. We move to 5-6, okay? Number 5 and center and 4. Bad reception, precise. You don't need to serve. Very high. Okay? They are not looking good. If not, we play with them, we play with the block. We make a tip. Okay, guys, passion over there. Take the time to give a good set. Precise. And after you are done. Chyba troszkę musimy się zachować, Tomek, jak Irańczycy. Straty, jakie w tym meczu poniesiemy, czy możemy ponieść, muszą nas teraz do takiej desperacji doprowadzić. My, jak teraz zaczniemy myśleć i główkować, to nie wyrwiemy się z tego zaklętego kręgu. Tak jak oni, troszkę na wariactwie, troszkę na szaleństwie. Mirza Jampur. Pilnują jakoś zagrywkę. Ale jeszcze to znalazł się Paweł Zatorski. Teraz Mariusz skończy ten atak. Pięknie, o trochę Zatorski. Szczęśliwie, ale Paweł Zatorski dzisiaj gra naprawdę rewelacyjnie. Fantastycznie wyciągnął już nie pierwszą piłkę beznadziejną.
No i Mariusz kończy. No próbował choć trochę do przeszrodek. Choć na pewno ta pewność ataku jego jeszcze po kierunku po prostej nie jest taka, jak była w tych dwóch cudownych setach pierwszych. Mateusz Mika. No dawno nie udało nam się poruszyć solidnie ich zagrywką. No i teraz też nie. Pojedynczy blok. No tutaj no, nie zatrzymamy pojedynkę na pewno Gałemiego. Raczej wybronić go troszkę łatwiej niż zatrzymać. Fabian Żyzga zamknął mu prostą, no do schodu jakby obrońcy byli gotowi. Ale to znowu, uderzenie ma szybkość. To znowu te dwa punkty przewagi, które potem dają ten napęd Irańczykom. To prawda. Tu już trzeba uważać na każdą akcję, przecież to jest tiebreak. Bardzo szanują zagrywkę, od pewnego czasu pilnują tej zagrywki. No właśnie, dobrze. No, zaszalał. Tak, on dzisiaj ma takie momenty, że jak są po dobrych akcjach, to on idzie z tą maksymalną mocą. Karol Kłos. Oba zespoły ze zgrywającymi przy siatce. Już nad siatką, ale Zaryk przyjął. No gdzieś tam znowu przechodzi przez Możdżonka i Drzyzgę. Tak, no uwierzyć, że on nie uderzy do prostej, jest tutaj jest taktycznie chyba zamykana prosta jednak. Marów. I Mariusz wlazły, dobrze, próbował bronić Zaryf. Mamy punkt. Ale ciągle nie jesteśmy na prowadzeniu. No. No Tomek, jedną akcją nie dogonimy dwóch punktów, choćbyśmy... Na pewno. Dobre uderzenie, no, teraz Mariusz utrzymał. Zdecydowanie. Tak, tak, utrzymał i kierunek, i akcja wykonana precyzyjnie. Fabian Żyzga. Znowu jest dobre przyjęcie, pojedynczy blok Kubiaka, przebili jednak na drugą stronę, ale mamy dobrą okazję do skontrowania. Irańczyków wlazły zablokowane. No, jak nie wykorzystujemy takich sytuacji, to będzie ciężko. Nie wiem, o co tam chodzi jeszcze Michałowi Kubiakowi. No, że obrona druga Irańczyków była wykonywana sposobem otwartą dłonią od spodu, no co generalnie jest odgwizdywane jako zagranie nieczyste, ale nic nie uzyskamy w tym. Nic nie jest, teraz na pewno nie. No jeszcze zdobyć punkt przed Sajet. Lekko. Czemu się pcha ta Mika do tej piłki? Jest tam... obrona, ale jest blok, wreszcie no właśnie, blok. Wreszcie jest blok, może tutaj teraz trzeba zacząć szukać punktów, to by było najlepsze rozwiązanie. Michał Kubiak. Pełna formacja ataku Iranu gotowa do akcji, do natarcia. Nie ryzykował tutaj Michał Kubiak. Kiwka, jest szansa na wyrównanie stanu tego tiebreaka. Fałt atakuje wlazły, czy po bloku, czy nie. Nie. Chyba nie ma co sprawdzać, wydaje mi się, bo dość wysoko złapał Mar. A jednak... Challenge'ujemy. No, nasza wideoweryfikacja. O, wyraźnie, będzie challenge, to wyłapywał. Ale jeszcze poczekajmy, bo tutaj już były rozbieżności. A mało palców nie było, mało Irańczykom. Koledzy z Iranu, no chociaż troszkę, że tak no, powiem. To... Jest po bloku, oczywiście. No, no zawsze, Wojtek, jest ta nutka niepewności, bo nie wiadomo, czy to nie, widzą... no, tu widzimy, ale czy to pokaże. Nie, no oni też sobie patrzą przecież. Po to ten challenge jest, żeby no, nie być tak zapalczywym w tych swoich. Doprowadzamy do remisu, może uda się... Nie wiem, o co chodzi, znowu się włączył. Czekamy, czekamy, stolik nie jest gotowy. No właśnie. Teraz jest wszystko w porządku. To było na naszą korzyść challenge, więc jeszcze nie, mamy nie, challenge. Oczywiście. Tak, właśnie, się włączył ten on nam sygnalizator. Irańczycy sprawdzają ustawienie.
Przydałoby się to prowadzenie przy zmianie stron 8 do 7. To zawsze daje jakiś taki małą. Bardzo cieszy zawsze w tiebreaku, kiedy się zmienia strony, choćby nawet z minimalnym prowadzeniem. Kubiak precyzyjnie, Marcin Moszczonek. Dlaczego? No dlatego, że sędzia tak gwizdał. Najkrócej może. Trzech odegrania, tak zdecydował sędzia, zobaczmy. No było tak, sędzia miał rację, zmiana strony. Iran prowadzi 8 do 7, no i teraz wszystko będzie się decydować w tej drugiej części tiebreaka. No jest na razie pocieszające, że to jest tylko punkt przewagi. Tu zdołaliśmy odrobić część tych strat, które ponieśliśmy na początku tiebreak golami. Kłopot będzie, Mika musi wystawić dobrze. Dobry przeżył, dobry. Mariusz Wlazły. Piwają. Dobrze, możemy wyprowadzić kontrę, wysoka piłka, Mateusz Mika, no ale to my ciągle tutaj u nas nie może rozgrywający tego wystawić, tylko cały niestety, czas... Niestety, no Fabian bronił, więc... Możdżonek, no tym razem piłkę odsunął od siatki, spójrzmy, sięga za siebie. No i troszkę wraca do boiska, nie trzymając za bardzo kierunku atakując. No, może być kluczowa akcja tego seta, takiego od strony psychologicznej. Dwa punkty to jeszcze nie wyrok, ale trzy... Przy tym wszystkim, co się dzieje, może być golami. Dobrze, Paweł Zatorski, może Miko po prostu puścił tutaj piłkę do antenki. Brawo, brawo, bardzo dobra wystawa przy dobrym dograniu, szeroka wystawa i zakończony atak bardzo precyzyjnie, po prostu. Marcin Moszczonek. No musimy trochę zaryzykować, poruszyć, nie tylko flot w pozycji, ale jeszcze ruszyć zawodnika. To nie wiem, czy nasi chłopcy teraz naprawdę są gotowi na takie ekstremalne. O, nieźle. Out! Nie było. Będą chyba sprawdzać coś tam. Jeszcze chyba dotknięcie. Nie jestem siatki. Pewien, ale... Nie jestem Irańczyc. Pewien, ale chyba zdaje się Mariusz Wlazły mógł dotknąć. No, siatka tam była poruszona, ale czy to górna taśma była? Nie patrzyłem się. No, patrzyłem będą, za piłką. Będą wcześniej chyba wiedzieć nasi koledzy. Zobaczymy. Popatrzmy. Było chyba. Jak Łokieć. Się. Tak jest. No i znowu Iran na prowadzeniu. I to 10 do 8, a byłoby 9 do 9. To jest takie powiedzenie, Tomek, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Już było. Gramy dalej. Na tablicy było. Trzeba wymazać i wracać znowu do gry. Gafur. Mika odważnie, bo nie miał chyba dobrej piłki, ale wszystko zrobił, żeby pomóc rozgrywającemu. Tak, poszedł tak, jakby się nic nie działo, jakby to była pierwsza akcja meczu. No, Fabian podniósł trochę, ale pamiętajmy, on ma te 2-7, on ma zasięg. Oczywiście. Miał piłkę z przodu i była na tej paraboli, na którą on sobie wykorzystał. No, marzeniem byłoby powrócić do tych zagrywek Mariusza z pierwszych dwóch set. Czas dla drużyny Iranu. To też niezły sygnał. No, chcę wziąć czas przed zagrywką Mariusza Wlazłego, bo wie, czym to może pachnieć. Tak, jedno jest pewne, że jeśli Irańczycy dostaną dobre przyjęcie, to znowu wszystkie strefy są zagrożone. Bardzo długo czekam znowu na jakiś blok na środku. No wierzmy, że to Mariusz Wlazły ich teraz postraszy trochę. Może nawet dlatego był ten czas.
No właśnie. Stoi ich atakujący do przyjęcia. Gafur. No, przyjął, bombę przyjął. Blok. Jest w boisku, czy out? Jednak out. Na milimetr, no, nie mamy szczęścia teraz niestety, bo to aby nawet nikt nie zareagował. Między szczęściem a pechem tutaj była bardzo cienka granica, zdaje się kilku, być może centymetrów. No nikt się to nie ruszył. Nikt się nie ruszył. No to było te 20 centymetrów w aucie. Mirza Jampur. Możemy grać tylko wysoko. Mateusz Mika. Dobrze! Brawo, dobra piłka. Dobre przyspieszone piłka z czwartego metra. Mateusz idzie na pełnym zasięgu. No to teraz mamy jest podwójna zmiana i ona jest wykonana ona jest wykonana w trzecim tempie, czyli właściwie można powiedzieć w ostatnim z możliwych momentów. Nie, w drugim. Konarski jest na środku, czyli o jedno opóźnienie poszło. Mateusz Mika. Ale teraz najwyższy czas już. Zaryf przyjął. Krótka broni, Zatorski, przebijemy na drugą stronę. Brawo! Ale wielkie brawa przede wszystkim dla naszego libero, co on tu wyprawia w obronie. Tak, Zatorski naprawdę rewelacja, natomiast czekałem na to, żeby wreszcie tego Sajeda spuścić i złapać jeden kierunek. Trzeba wybrać jeden kierunek, to jest za mądry, za dobry gracz, żeby zajmować się dwoma kierunkami. Gramy dalej. Mateusz Mika. Ostrzejszy flot, płasko dosyć przyjęli, przerzut. Au! Nikt nie dotknął! Super akcja, No i wreszcie odzyskujemy prowadzenie. Minimalne, bo nimi minimalne, ale jednak to jest tiebreak. Teraz bym opcjował, co wybrać. Oj, niesamowite nerwy. Jeszcze Kowacz prosi o przerwę, drugą i ostatnią w dzisiejszym tiebreaku i w całym meczu. Strasznie ważne, co nasi chłopcy teraz wybiorą. Nie wiem, pewnie ilu tutaj ekspertów, ilu kibiców, każdy by miał inny pomysł, ale ja bym Karola Kłosa wysłał w którą stronę. Zwolniłbym go ze środka, choć tam jest Sajed. No ja bym, no właśnie. I to jest taki zagadka, totolotek, tak. No. Mamy zagrywkę, mamy to minimalne prowadzenie. Mateusz Mika. No zobaczymy, Mateusz ma też kąśliwą, coraz bardziej kąśliwą zagrywkę. Rozgrywający przy siatce Iranu. Może kiwać. Jeszcze dawno tego nie zrobił. Przyjęli punkt. Jest krótko. Paweł jeszcze wyszedł. No to jest klasa. To można powiedzieć, że jest klasa na pewno rozgrywającego. Pewność siebie, taka uczuczność i pozytywna pewność siebie. No, ale to my gramy akcję. Korzysta z tej nietypowej podwójnej zmiany. Oj, z listą zawodnicy schodzący. No, ale dobrze, no przy tej... Niestety, przy tej zmianie oni wyratowali trzeciego seta. No, patrzmy, bo to już, bo waży się ten mecz. Tasza Kori. Będzie flot, ostry flot. Dobrze, Kubia. Karol Kłos, jeszcze wraca ta piłka na naszą stronę. I Mateusz Mika. No nie. Na podwójny blok. Dotknięta siatka, ta druga linia. Challenge'ujemy, ale chyba ale szukamy wątpię, szczęścia wątpię, tam, gdzie wątpię. Go nie zgubiliśmy. Wątpię, żeby była dotknięta. Ale Tomek. Różne. Właściwie i tak nie mamy chyba challenge. Ten punkt mamy stracony, nie mamy challenge'u, zdaje się. Nie, jeden był. Jeszcze się znalazł na całe szczęście. Nie wiem, co tam robią Rów, ale to wszyscy już z niepokojem patrzyli, co się stanie. No, graliśmy na przewagę. Siatka ruszona, ale przez piłkę, zdaje się. Ciężko uwierzyć, żebyśmy zdobyli szczęśliwie ten punkt. Nie. To tylko takie szukanie na siłę. Oczywiście, że atak w taśmę. Ta siatka ugięła mocno taśmę, ale ona nawet nie doszła. Gramy jeszcze.
Tasha Corey. Dobrze Paweł Zatorski. Michał Kubiak obija ręce, nie obronią tego. 13 do 13. Ależ dreszczowiec tutaj w Łodzi. Ale ważą się nasze losy w tym turnieju. Kto się zawaha, kto wstrzyma rękę, ten mecz przegra. Powraca Maru. Niezliczona liczba zmian. Challenge. Nie ma takiego reżysera, co by napisał. Musiałby być szatanem kryminalnym. Takiego horroru kryminalnego. Karol Kłos. Przyjęli. Nie obronimy tego. Będzie piłka meczowa dla Iranu. Ależ to weszło między dłoni dwóch blokujących. Stefan Antiga jeszcze wykorzystuje przerwę. Na zagrywce w drużynie Iranu Maruf, piłka meczowa u nas pod siatką. Paweł Zagumny dobrze przyjął Kubiak, on teraz zaatakuje. Jeszcze gramy w tym meczu, jeszcze żyjemy. Tak, tak bardzo nie chciałem usłyszeć tej piosenki w końcówce meczu, ale jeśli ona nas poniesie do zwycięstwa, to będziemy ją chyba śpiewać do końca mistrzów. No dobrze, wracają. 14 do 14. Dawid Konarski też schodzi. No, nie odważył się trener go zostawić na zagrywkę. Jednak Fabiana Brzyzgę posyła do zagrywki. Ale to jest... Często by pozostawał Konarski, ale zostać bez rozgrywającego, no też jest obawa. Dawno nie punktowaliśmy zagrywką. Ale Fabianowi się zdarzało w tym meczu. To może być trudne teraz. Ja nie wiem, czy jest takie ryzyko aż skazane przy tym stanie. 14 do 14. Kto to wie? Zagrał do prostej. Kiwa! Dobrze! Przeszedł linię trzeciego metra. Teraz my mamy trochę szczęścia. Pomylili się Irańczycy i nie będą tego sprawdzać, bo sytuacja jest ewidentna. No, teraz bym powiedział coś. I to jest lewa stopa. I mamy piłkę meczową. Lot. Fabian Drzyzga. 15 do 14, match ball. Nie. Do skosu Zaryf tam przejął. Jest wygrany mecz! Podobna historia! Marcin Marzdonek. On najbardziej doświadczony tutaj, chyba z tego towarzystwa, po Pawle Zagumnym. Ratuje nam sprawę. Ale i Fabian Drzyzga, ta zmiana w tiebreaku. To jest pomysł szarlatana, ale to stało się faktem. Wygrywamy i gramy dalej. Gramy dalej o awans do szóstki. To mogło być dzisiaj zapewnione 3 punktami. Są 2. Musimy wygrać z Francją. No będziemy walczyć z Francją oczywiście i wszystko jeszcze jest matematycznie niestety otwarte. Ale w tej sytuacji, która się w tego wieczoru przydarzyła, my byliśmy w niebie, my byliśmy w piekle. Gdzie my nie byliśmy? My przeszliśmy całą huśtawkę nastrojów. Myślę, że zespół dzisiaj jest zwycięski. Jest zespołem zwycięskim, który... Mimo poniesionych strat. Nie wykorzystał czegoś, co wydawało się oczywiste. Ale dzisiaj jest noc mimo wszystko radosna. Bo zastanówmy się, co się działo przed tym meczem. Jakie my żeśmy mieli oczekiwania, jakie obawy. I myślę, że przed meczem niewielu ludzi by odmówiło tych 2 punktów w ciemno. Zdecydowanie tak. Oni trochę narobili nam apetytu dzisiaj. Może teraz nie trzeba do tego wracać. Koledzy na chłodno, myślę, zajmą się w tym studiu, kiedy doprowadziliśmy 2 do 0, 13 do 8. Ale to też jest sztuka się podnieść, bo byliśmy naprawdę, naprawdę już w złej sytuacji. Marcin Możdżonek jest wielki. Cała nasza drużyna jest wielka, to powiedzmy, bo wyjść z takich opresji to jest naprawdę sztuka. Gramy dalej.
Mamy tabelę. No musimy liczyć punkty, musimy. Mamy w tej chwili 14 punktów. Francuzi mają 16, Iran 13, Wojtek. 12, jeden punkt dzisiaj zrobił. 12, tak jest. Amerykanie 3 punkty, 13. Wszystko się zdecyduje. Jesteśmy dalej na drugim miejscu w tabeli, ale wiemy, że jutro walczymy o... po prostu musimy walczyć o pełną pulę, znowu o punkty. Amerykanie będą mieć jutro raczej 3 punkty bez większych problemów w meczu z Argentyną, chociaż kto wie. No, ale prawdopodobnie tak się to stanie. Tak się stanie. Irańczycy grają z pokonaną Serbią. Z rozbitą Serbią i to mamy pełne obawy, jak się ten mecz będzie toczył. I to może być 15 punktów, jutro może być 12-3, Wojtek, 15, bo już też tracę rachubę w tych wszystkich emocjach. Dobrze, rozstrzygnie się wszystko jutro, gramy. Gdybyśmy to przegrali, byłoby fatalnie. Mogło być jeszcze lepiej, ale też, jak mówimy, mogło być gorzej. Wersja pośrednia została. Nieprawdopodobny mecz. Wygrywamy 3-2. Dreszczowiec, czy jak Państwo wolą, proszę to sobie nazwać po swojemu. Najważniejsze jest zwycięstwo. Nasi koledzy za chwilę to szeroko podsumują. Będą rozmowy, będzie tabela, będzie liczenie i możliwość, co się może wydarzyć jutro. My Państwu serdecznie dziękujemy. Jerzy Mielewski na Państwa czeka wraz z gośćmi. My dziękujemy za uwagę. Kłaniam się, Wojciech Grzyzga. Tomasz Swędrowski. Życzymy spokojnej mimo wszystko nocy, ale ta noc na pewno będzie radosna. Do usłyszenia.